wspieraj biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Kończą nam się, kochani kibice, drodzy widzowie, te igrzyska, ale w tym momencie, na finiszu tego turnieju olimpijskiego, możemy śmiało powiedzieć, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Popatrz. Prawda? Sama wymyśliła to? Tak. Prawdopodobnie jest pierwsza. W tym momencie, jak wylewam kawę na komputer i... Tak. Piękny mamy dzień, dwa medale. Jeden srebrny, jeden brązowy. Czat wnioskuje, żeby jeszcze przyznać medal Januszowi Pinderze za całokształt. Dzień jak co dzień, można powiedzieć, jeśli chodzi o te medale. Janusz Pindera, Monika Pyrek. O, przepraszam, tak, dziękuję. Dziękuję. I Tomasz Smokowski. Tak. Dobrze, że masz większe doświadczenie ode mnie w pracy. Jak zwykle zapomniałam gości przedstawić. Dobre to igrzyska? Słuchajcie, to, czy one się stały, bo czy te igrzyska są, tak patrząc globalnie, dobre? Nawet nie z polskiego punktu widzenia, tylko w ogóle z tego, co oglądacie. Ja na przykład mam problem z tym, że jest ten idiotyczny zwyczaj z tym, że sportowcy muszą sobie sami brać medale z tacek albo sobie zakładać nawzajem te medale, albo że stoją na podium i muszą stać w maseczkach, przecież przed sekundą mieli ze sobą kontakt. Pamiętasz pewne mistrzostwa świata w piłce nożnej, kiedy Polacy brali z tacy te swoje srebrne medale, tak, a właściwie powinny być brązowe, tak trzecie jest, miejsce. Tak było, tak też było. No a co do samych igrzysk? Pani Moniko, jak ci się podoba? Zgadzam się generalnie z tym, co powiedziałeś. Nie rozumiem, dlaczego sportowcy muszą wychodzić w maseczkach na podium. Jest dla mnie jakieś irracjonalne. Ale widziałaś dzisiaj chyba pierwszy raz podczas tych lekkoatletycznych, podczas ceremonii lekkoatletycznych medalowych, wreszcie sportowcy już w tej drugiej części do zdjęć mogli wreszcie zdjąć maseczki. Nie, i to jest od początku. Od początku to, tak sobie, jest? To sobie wywalczyli sportowcy, zawodnicy, żeby chodzić do zdjęcia, żeby mogli ściągnąć maseczkę, no bo przecież jaka to pamiątka na całe życie, właśnie. Kiedy będziesz w tej masce i będzie nam to musieli i tak. Sobie uśmiechy na tych maskach rysować. Dokładnie, i tak nam wszystkie relacje będą przypominały o tym trudnym czasie i o tych trudnych igrzyskach. Czy jak ja to oceniam, czy mi się podoba tak naprawdę? No wolałabym, żeby byli kibice. Co prawda wierzyłam w to, że lekkoatleci sobie poradzą, bo już podczas Mistrzostw Świata w Doha, no tam jeszcze mogli być kibice, ale nie było ich. No bo gdzieś tam Europa, która z reguły, no to oni są największym potencjałem kibicowskim lekkiej atletyki, no to oni tam nie dotarli, tak, ze względu pewnie na koszty. No i lekkoatleci sobie poradzili, mieli świetne Mistrzostwa Świata, więc jakby w ogóle nie, o to się nie bałam. Nawet przekornie się śpieję, że dobrze, że tak są... krzesełka tak są pomalowane, sprawia to wrażenie, jak kibic w oddali, wydaje się, że ci kibice tam są. No dobrze, a pod kątem sportowym? Bo mówiło się dużo, że to będą dziwne igrzyska, że nie wiadomo, czy sportowcy trafią z formą, jest covidowy czas, niektórzy musieli sobie dostosować tryb treningowy do pandemii, niektórym że te igrzyska są przełożone o rok później, pomogło wystartować? No właśnie chyba tak bym to ujęła, że dla jednych to była zła decyzja, bo jednak bardzo możliwe, że mieli szczyt formy rok temu. Dla niektórych dała szansę w ogóle wystartować. Wielu z naszych zawodników, którzy zdobyli medale, właśnie byli w takiej sytuacji, czy Anita Włodarczyk na przykład, tak, która miała jeszcze operację rok temu i oglądałaby pewnie igrzyska z łóżka szpitalnego zaraz po zabiegu. Także no dużo się, to co dobre, to wydaje mi się, że dużo się mówiło na temat takiego stanu psychicznego zawodników. Tak. I to jest bardzo istotne, bo do tej pory wszyscy zawodnicy byli uważani jako maszyny, tak, które muszą... Herosi, którzy nie mają uczuć, którzy nie mają żadnych swoich problemów, rozterek życiowych. Nie mogą sobie pozwolić na... Dokładnie. A tu jednak doszedł ten głos i on jest bardzo ważny, no bo jednak my jesteśmy po prostu ludźmi, którym zdarza się potknąć. Janusz, jak jest twoje takie ogólne zdanie? W dużej mierze
na ogół się postrzega poprzez pryzmat swoich reprezentacji, chociaż oczywiście jak są takie dyscypliny, które same w sobie są dla mnie wspaniałe, zawsze to było pływanie, lekkoatletyka, jeżeli miałem w ogóle możliwość oglądać na żywo, bo najczęściej byłem przywiązany do stanowiska komentatorskiego i to jest wtedy problem z oglądaniem. Był nawet taki czas kiedyś przy komentowaniu, że mogliśmy sobie przerzucać na te areny, gdzie były rozgrywane zawody i to było świetnie. I nie pamiętam, w którym to było roku, ale bodajże chyba już w Atlancie, w 96 roku, nagle przychodzę na stanowisko, mam wszystko pozaklejane, że nie mogę nic przerzucić. Okazało się, dlaczego to zrobiono? I to już jest do dzisiaj, niestety, że byli tacy specjaliści, którzy wykupywali jedno stanowisko i komentowali sobie, wrzucając sobie te, wiesz, inne kanoniki i nie wykupując innych stanowisk. Te kanoniki są bardzo drogie. Okay. I to był główny powód. No niestety, odcięcie od, wtedy było całkowite od świata. No dzisiaj to możesz jeszcze wykorzystać komputer, prawda? Są takie możliwości, żeby coś zobaczyć, jeżeli masz jakieś przerwy w swoim komentowaniu. Wracając do tych igrzysk, no to troszkę mi to przypominało, zawsze ktoś, zaraz mi ktoś zarzuci, że ja znów o tym boksie, ale niestety czasami są takie porównania, prawda? Chociaż wie, to dla polskiego na naszej reprezentacji to był taki jak bokser slow starter, prawda? Wolno się rozkręcający, jak już szedł na obroty, no to już było dobrze. Gdyby jeszcze tydzień potrwały te igrzyska, oczywiście żartuję, to tych medali byłoby więcej niż w Moskwie. Sztafetą w młocie. Prawda? No słuchaj, mixtów może być coraz więcej, bo władze MKO dążą do parytetów, prawda, że było tak. 50 na 50. Stąd te mixty i tych mixtów może być najdziwniejszych jeszcze sporo. No ale no, trzeba przyznać, że to, co działo się w lekkoatletyce, te sukcesy, to naprawdę robiło wrażenie, jak to się mówi, serce roście w takich czasach. Iwona i dziewczyny, posłuchajcie, tutaj czytam od razu taki głos z czata, Łukasz pisze, że podsumowanie, 14 medali, bardzo dobry wynik, to już mówimy o reprezentacji Polski. I coś podsunął tutaj nam Łukasz, bo największe rozczarowanie siatkarze i kolarstwo torowe, a top to miks w sztafecie, niespodzianka medal to Mali. A waszym zdaniem taki największy top i największy flop igrzyska z polskiej strony? Tomala. Tym razem. Zdecydowanie. Tomala, tak, zdecydowanie. Dlatego Tomala, podobają top. Ci się wywiady z nim. Że tu Biba, tutaj, że tu Beka. Jak... A to jest nie do przebicia. Mają swój urok. Możliwe, jest to rzeczywiście to jest naturalne. Cały wyścig, to jak reagował Robert Korzeniowski w trakcie komentarza, który w pewnym momencie sam nie wierzył, że to do tego złota dojdzie, że przewidywał, że on zaraz osłabnie i że to będzie w ogóle jakaś klapa. No bo on się i cały skończy... czas szarpał nas z przodu, 20 kilometr i on ucieka. A on sobie pisze. No bo mu się nudziło. Beka, nie? Ja z Robertem Korzeniowskim narobiłem tych wywiadów sporo podczas igrzysk, no bo zawsze dobrze się z nim rozmawiało, natomiast oczywiście jeszcze do tego wygrywał, prawda? Nigdy nie zapomnę tej historii, jak na stadionie olimpijskim w Sydney ponad 100 tysięcy ludzi, kiedy przychodził na metę i to cały stadion był wypełniony, ale to z uwagi w dużej mierze na to, że Australczycy kochają sport i być na obiekcie olimpijskim bez względu na dyscyplinę było świętem, prawda? Natomiast jeśli chodzi o Roberta, to on był zawsze absolutnie perfekcyjnie przygotowany. Ilość butelek, które trzeba wylać na głowę, było wszystko policzone, wyliczone, rozpisane. Na którym kilometrze. To było tak, jak się, wiesz, to mi przypomniało taką z kolei inną historię. Bokserską? Nie, tym bardziej lekkoatletyczną. Mój dobry znajomy, czyli Bogusław Mamiński w 83 roku biegł w Helsinkach na 3 km z przeszkodami, no bo to był jego koronny dystans. Ja zrobiłem z nim wywiad, który się ukazał na całą kolumnę dzień przed biegiem. Tak się składa, to w ogóle był dzień mojego ślubu. Ale to nie ma w tym momencie większego znaczenia. To jest bardzo dobra, ciekawsza ta historia. Nie. I on, słuchaj, opisał prawie, że metr po metrze, jak będzie ten bieg wyglądać. Okay. Wyobraźcie sobie, że zgodziło się absolutnie wszystko. Poważnie. To był obraz. On mówi tak, na 300 metrów zaatakuje. Jak nie urwę Ilga, bo tam był taki niemiecki Ilg, prawda? Był marsz, Amerykanin, to była taka wtedy czołówka. Marsz się przewrócił na płocie, prawda? A Ilg mu jednak się urwał. Raczej mówi, on się nie urwał Ilgowi, a Ilg był szybszy, miał lepszy finisz i go po prostu na finiszu zjadł. I stąd ten srebrny medal w Helsinkach, złoto dla Ilga. A więc wiesz, a tutaj mamy
faceta, mówię o tym Tomali. Ja wtedy pamiętam, bo śpieszyłem się i jechałem na komentowanie swojego boksu do Eurosportu i widzę, że idzie Polak. Mówię, pierwszy, mówię, który to kilometr? Myślałem, że to, wiesz, urwał się gdzieś na piątym kilometrze na początku, a to proszę, 44 kilometr. Widzę twarz gościa kompletnie, no przynajmniej wyglądał tak, o ile kamera nie oszukuje, że nie był specjalnie zmęczony. No, nie wyglądał na gościa umierającego ze zmęczenia, bo, prawda? Janusz, bo wiesz, to było fenomenalne. On skończył wyścig, zaraz, przepraszam, tylko chwilę, dodam jedno zdanie. On skończył wyścig i on czekał na tych kolejnych ziomków, żeby im piąteczki zbić. Słuchaj, tam ci dreptali za nim, mówi, tak jakby w ogóle, czyli że gość za chwilę się przewróci, padnie, umrze ze zmęczenia. Od razu mi się przypomniały tam dziesiątki wyścigów kolarskich, na których byłem, kiedy się puszczało takiego gościa, który wiadomo było, że musi się, wiesz, osłabnąć i peton go łyknie. Tylko tutaj widzieliśmy wyścig kobiet, jak uciekła Kisehower, prawda? I wygrała ten wyścig. To też była taka zawodniczka, na którą absolutnie nikt nie liczył. I wygrała. No i takie zwycięstwa to też jest takie romantyczne historie, bo to dzieje się coś pięknego. Z jednej strony ci wielcy faworyci, żelazni faworyci, właściwie mają wszystkie atuty. Tak naprawdę nie ma słabości jednego momentu, żeby mógł przegrać. Przegrywa. A tutaj wychodzi człowiek i który jeszcze później mówi, ale jaja, prawda? Poczekaj, bo jeszcze Moni Top i odbieramy telefon. Mój top, no ja myślę, że Maria Andrejczyk, bo po tak trudnym, no latach, to nie sezon, tylko lata, po tylu operacjach i jeszcze, no ja nie zapomnę jej łez podczas Mistrzostw Polski, no po prostu była zalana łzami, bo kompletnie jej ten start nie wyszedł i to w ogóle nie napawało żadnymi nadziejami na walkę o medal olimpijski, a tu walczyła do końca, udało się, srebro. Na początku taka sportowa złość była pewnie na tą całą sytuację, która jej towarzyszyła przez kilka lat. Była okrutnie zła, ale no myślę, że już dzisiaj było na podium widać, nawet za maseczki ten uśmiech i tę radość. Także i ona myślę, chce więcej. O te flopy to was spytam za kilka minut, może po odebraniu pierwszego telefonu, ale was tak samo na czacie chciałbym zapytać o to, co uważacie za taką największą niespodziankę. In plus, no i niestety in minus. Także piszcie tutaj na czacie. A my odbieramy pierwszy telefon. I odbieramy telefon. Tak. Jak halo, halo, kto jest z nami? Witam, dobry wieczór, Dominik z Łodzi. Cześć, Dominik. Jestem już, rozumiem, tak? Tak. Jesteś już, słyszymy cię. Świetnie. Serdecznie oczywiście pozdrawiam całą ekipę. Chyba najlepszego programu w ogóle, który dzisiaj jest, gdziekolwiek można go oglądać, komentarzami na temat olimpiady, ale nie tylko, jak się okazuje. I mam do Państwa takie pytanie, najpierw krótkie. Mam nadzieję, że jeszcze potem będę mógł też dojść do głosu. Czy wiecie, jaka jest pierwsza gra zespołowa, jaka zaistniała na Igrzyskach Olimpijskich, nowożytnych oczywiście? Pierwsza gra zespołowa. Na Igrzyskach Nowożytnych? Poczekaj. Powiem, że to był 1900 rok. 1900 rok. No masz jakiś krykiet. Albo jakieś rugby. Ja nie mam pojęcia. Nie. Nie mam pojęcia. Otóż, nie wiem. Proszę Państwa, to jest piękny sport, bardzo w Polsce niszowy. Piłka wodna. Jeszcze na razie. Dokładnie, który się nazywa piłka wodna. Który jest niestety, jak na razie, we wszystkich polskich mediach relacjonujących Igrzyska kompletnie ignorowany, a szkoda, bo to jest piękna dyscyplina. Tak się składa, że ja jestem pełniącym obowiązki przewodniczącego Technicznego Komitetu Piłki Wodnej w Polsce i bardzo mi zależy na tym, żeby ta dyscyplina była bardziej popularna. Korzystając z tej chwili, że się jakimś cudem dodzwoniłem, mogę się pochwalić, że w tym roku po 1645 latach polska kadra awansowała do finału turnieju finałowego Mistrzostw Europy w kategorii juniorów U15, gdzie zajęła 11 miejsce, przegrywając mecze tylko właściwie z samym topem topów, czyli z Węgrami, z Włochami, z Czarnogórą, a wygrywając z Gruzją czy z drużyną Portugalii. Jest okazja, żeby jednak zobaczyć na antenie Eurosportu, bo z tego co wiem jest planowany chyba jutro jest planowana transmisja meczu finałowego mężczyzn piłce wodnej i serdecznie wszystkich zachęcam do oglądania.
Nie wiem niestety, jeszcze sobie nie sprawdziłem. Natomiast będzie komentował taki człowiek, który się nazywa Radosław Koryzna, który pięć olimpiad rzędu sędziował te zawody. Już sprawdziłem. 640, mecz o brązowy, medal Węgry i Hiszpania, ale to jest o brąz. A finał jest 9:30 Grecja z Serbią. To jest w ogóle ostatnie wydarzenie Igrzysk Olimpijskich. Ostatnia impreza. I zakończę pytaniem, bo to mnie też zawsze właśnie intrygowało. Kto i w jaki sposób wybiera to, co będzie pokazywane, bo ja rozumiem, że jak jest olimpiada, to przede wszystkim pokazujemy występy Polaków. No ale nie zawsze jest taki moment, że Polacy startują i wtedy coś trzeba pokazać. Mhm. Czy to w Eurosporcie, czy w jedynce. I no, widziałem już podczas tych igrzysk różne rzeczy, łącznie na przykład z zawodami golfa, który myślę, że jest mniej więcej podobnie popularny w Polsce jak piłka wodna, ale za to dużo mniej telewizyjny. Akurat trafiłem na moment, że przez 5 minut ludzie oglądali, gdzie tam w drzewie, w liściach ta piłka utknęła. Po prostu no, emocje jak na rybach, ciary aż były. A takiej piłki wodnej nie ma. Dopiero się ostatniego dnia nareszcie doczekamy. Moi drodzy, kto to wybiera te rzeczy? No dobrze, no to mamy akurat tutaj dwóch komentatorów Eurosportu. Tak, którzy to się znaczy nam ja myślę, dziękujemy za telefon. Wiedzy, jaką ja posiadam, to Igrzyska Olimpijskie w Eurosporcie były pokazywane wszystkie dyscypliny od tak, deski tylko, że do na deski. Playerze, musisz mieć player wykupiony. Tak, Eurosport player, ale to chyba nie są jakieś duże koszty. 24 zł w porywach do 30 zł. I jest były 10. Kanały tematyczne. Tak. 9 kanałów. 10 tak? kanałów. 10 wręcz 10, nawet. Tak. 10 kanałów i są w zasadzie igrzyska no, live. Tak. Wszystkie mecze, fazy grupowe. No, a oczywiście te najciekawsze dyscypliny z udziałem Polaków są no dobrze, w Eurosporcie 1, w Eurosporcie 2. Ale pytanie jest takie. Kto wybiera i na jakiej podstawie dyscypliny, które są właśnie pokazywane na Eurosporcie 1 i 2? No bo to jest pytanie, bo jak rozumiem player jest, ale player jest jednak no, zawsze pozostanie niszowy. No, tam pewnie dużo mniej ludzi ogląda niż na Eurosporcie 1 czy 2. No, francuska no myślę, centrala, że, tak zawsze tak kiedyś było, a teraz nie myślę, wiem. Że szefostwo tutaj u nas w Eurosporcie. Tutaj tak. już, tak. tu jest była decyzja. Ale tak? przede wszystkim jest skoncentrowana, bodajże chyba na jedynce, to starty Polaków bardzo tak. istotne, prawda, żeby to pokazywać. Cała sesja wieczorna lekki zawsze leci. Czasami to wygląda różnie, no bo mówię, mając te kanały tematyczne, na przykład sporty walki, prawda, jest piłka, jest siatkówka, turniej żeński i męski, piłka ręczna bodajże jako, tak. jako osobny kanał, sporty rakietkowe, a więc tenis stołowy, badminton, a więc właściwie jest wszystko, przecież to było tego 3,5 tysiąca godzin transmisji, tak. a więc to jest praktycznie nie do obejrzenia, szczerze mówiąc. Natomiast tak. to, co się znajduje, to jest, boję się, że czasami jest to przypadek niestety, na przykład mnie osobiście nikt nie pytał specjalnie, co uważam, na przykład, co należałoby pokazać. Mm-hmm. Kiedyś pamiętam, jak no to bywało bardzo różnie. Bywało tak, że ktoś pytał, ja mi sugerowałem, że to będzie świetna walka. Podobno był też, tak słyszałem, taki komentator kiedyś, który po raz pierwszy komentował daną dyscyplinę, konkretnie mówiąc tą, którą ja komentuję, na pewnych igrzyskach i kiedy walczyło dwóch mistrzów świata, to ja to jacyś frajerzy, nie ma sensu tego i odkładał słuchawkę. Miał wtedy wolne, mm-hmm. można powiedzieć. No ale to tak się zdarzyło kiedyś, no ale to mam nadzieję, że to się ale Dominik, to musisz sobie sprawdzić, na jakim kanale Eurosportu Eurosport Player jest piłka wodna. Nie no, teraz to na pewno, jako że jutro jest finał, będzie na no, ale to będzie wszystko na pewno można, na jedynce leciał. Ale Smoku, to wydaje mi się, że to wszystko można obejrzeć nawet z odtworzenia. Tak. Sądzę, że tak może być. Słuchajcie, jest z nami jeszcze Dominik? Już chyba. Nie ma już Dominika. Okay. Słuchajcie, ja tutaj czytam sobie, kto jest tutaj, co pisze nasz czat. Bardzo sporo głosów. Najczęściej pojawiają się rzeczywiście nazwiska, które wy wskazaliście, czyli Tomali, Marii Andrzejczyk. Często pojawia się Kajetan Duszyński, czyli nasz... Kajetano, kapitano. Pogadamy sobie jeszcze na pewno o tej dzisiejszej też sztafecie 4x400, ale to jest chłopak, który no, wybiegał nam przede wszystkim złoty medal w mikście, bo on był na tej ostatniej zmianie sztafety. Dzisiaj też kończył sztafetę, która zajęła miejsce piąte. Najczęściej natomiast jako rozczarowanie... Naturalnie siatkarze, no jednak to jest dla wszystkich bardzo wielkie zaskoczenie in minus. Bukowiecki i Haratyk, czyli chłopaki, którzy no, nie dostali się do finału swojej konkurencji. Kolarze torowi, bardzo często się tutaj pojawia, bo jako generalnie, jako dyscyplina nasze kolarstwo torowe poniosło no, klęskę jak na razie. Jeszcze dzisiaj, jutro jeszcze startuje jedna dziewczyna, Daria Pikulik i
No. Zgadza się, tylko wiesz, generalnie wiedza przeciętnego zjadacza chleba o kolarstwie torowym jest dzisiaj o tych nazwiskach jest praktycznie zerowa. Natomiast porażka siatkarzy przemawia do wyobraźni, bo byli przez lata wszyscy bombardowani tym, że mamy dwie drużyny, które powinny zdobyć złoty medal, nie tylko jedną. Natomiast później się okazuje, że jest problem z kompletowaniem jednej. No i jeszcze często pojawia się tutaj w roli pechowca Marcin Lewandowski. I Ola Mirosław, no ona po prostu miała pecha do tego, że dyscyplina została tak skonstruowana na tej igrzyskiej, jak została skonstruowana. Nie miała prawa wręcz, nie miała prawa zdobyć medalu w związku z tym. No i jeszcze rozczarowanie nasze szpadziski. To jak rozumiem, chodzi o drużynę, które no były 8 zespołów, które przyjechało, to był top topów tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, no ale nie udało im się wygrać pierwszego meczu ze Stonkami, które potem zdobyły złoto. No ale wiesz, jedna ze Stonek zdobyła też brązowy medal, ich liderka, także to nie był zły zespół, a więc prawdopodobieństwo, że mogą przegrać ze Stonkami istniało, ale oczywiście były faworytkami, bo wygrały 3 z 5 ostatnich Pucharów Świata. Mhm. Odbierzemy telefon, a potem pogadamy o sztafecie, czy jaka jest? Jeszcze masz plan? Myślę, że sztafetę omówmy. Sztafetę, tak. No to słuchajcie, sztafeta 4x400 metrów naszych dziewczyn dzisiaj się sięga po srebrny medal. Czy złoty medal był do zdobycia, był w zasięgu, czy nie? Czy to już takie bardziej chcieństwo? Gosia Hołb-Kowalik powiedziała, że przyjechały tutaj po brąz. Mają srebro. Mają chciwe babę. Ona ma wcześniej złoto, już za miksa, więc i tak jest piękna sprawa. Dzisiaj ta sztafeta w składzie od lewej, jak widzimy, Natalia Kaczmarek, potem Iga Baumgart-Witan, Małgosia Hołb-Kowalik i Justyna Święty-Ercety, czyli dokładnie tak się ustawiły tutaj dziewczyny, tak jak w takiej tak też kolejności biegły. Dzisiaj sięgamy po srebro. Zapominajmy o Ani Kiełbasińskiej. I Ania Kiełbasińska w półfinale oczywiście też jest medalistką olimpijską, chociaż nie miała prawa stanąć na podium, to też jest kolejna, szanowni państwo, skandal. Wyglądają chciwe baby. Tak, te dziewczyny są kapitalne. Powiem wam, że ja mogłabym oglądać je 24 godziny na dobę. Te wywiady z nimi są po prostu przecudowne. Przecudowne. Rzeczywiście mnie też rozbrajają za każdym razem, jak oglądam. No i kto jak biegną, na to, że chciwe baby jesteśmy. Mm. Miał być brąz, jest srebro. Dla mnie takie bardziej dziewczynki, które wiesz, cały czas te pełne takiej młodzieńczej radości tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje i tego, co robią. A jak stają już później i zaczynają biec, to wulkan energii, naprawdę niesamowite. Widać, że stać je tak naprawdę na wszystko, ale Amerykanki miały skład nieprawdopodobnie. Skład miały niesamowite, bo jest cztery dziewczyny u Amerykanek, to są cztery medalistki indywidualne z różnych konkurencji, bo na pierwszej zmianie startuje McLaughlin, później czyli rekordzistka świata na 400 przez płotki. Na trzeciej zmianie jest Muhammad, która była druga w tym samym biegu. Tak. Na drugiej zmianie jest Alison Felix, czyli Alison też medalistka Felix z 400 metrów i na ostatniej jest Muchimiu, która była na 800 metrów wygrała. Tak, Alison Felix, 17 lat od pierwszego medalu do ostatniego. Co za długowieczność. 11 medal Igrzysk Olimpijskich. Tak, także Amerykanki swojej chyba do więcej niż ten. Niż wydaje mi się, że nie. Musiałaby nie się, no, już musielibyśmy już myśleć o działaniu nie fair play, czyli życzyć Amerykanki im, żeby zgubiły pałeczkę. Chyba tak? No to tylko w ten sposób, bo rzeczywiście, no, jeżeli wystawiają najsilniejszy skład, no to my nie mamy z nimi szans. To dla nas tak jak powiedziałeś, tyle no, takiej klasy zawodniczki. Zresztą dziewczyny same podkreślają, że one często rezygnują ze startów indywidualnych, żeby, bo tak wiedzą, tutaj, tak, poza Natalią, bo Kaczmarek wiedzą, że no, nie są na takim poziomie w indywidualnych biegach, żeby walczyć o chociażby finały czy o medale, a tutaj w drużynie stanowią ogromną siłę i to wykorzystują tak z premedytacją, już bym powiedziała. No, rzeczywiście ta ich, co do tej ich energii. Dodam tylko, 250 dni w roku są razem. Czasem nawet więcej. Można zwariować. Mówią niektóre tak. Mówimy o babach, mówimy o kobietach. Chociaż wiecie co, im większa grupa, tym łatwiej. Mówię, najtrudniej jest, kiedy jesteś jeden na jeden z trenerem, kiedy nie masz się do kogo odezwać. A tutaj ich jest wiele. Tam to nie jest tylko ta piątka, o której wspominaliśmy. Ale też jest Patrycja jeszcze Wyciszkiewicz, która kontuzjowana i naprawdę teraz ma trudną sytuację, bo dwa chyba Achillesy operowane, więc się rehabilituje, chce wrócić. Do tego są jeszcze zaplecze młodych. Kornelia Lesiewicz, tak? I no, jest ekipa, tak? Słuchaj, czyli ja słyszałem, tam się że mogą się wszystkie nie kochają tak bardzo. No ja myślę, że są po prostu, wiesz, poczekajcie. Jakieś takie grupki się robią, to jest naturalne, no tak jak przecież nie do każdego. Ja czytam musimy tutaj pałać jakąś sympatią wielką, ale najważniejsze jest to, że one wiedzą, kiedy się zjednoczyć, wiedzą, jaki mają cel. To jest też zasługa trenera.
tak? Tak. Który potrafi i też połączyć wszystkich trenerów klubowych. Tak, bo to też nie jest o tym trenerze Matusińskim, bo to jest ciekawy wątek, ale czytam tutaj. Gosia Hołubkowalik zazwyczaj mieszka z Justyną Święty-Ersetic, która uwielbia porządek. Ona sama nie wariuje na tym punkcie. Słuchajcie, no ja wiem, jak to jest. Ja wiem, jak musisz dzielić pokój z dziewczyną, która jest... Jest napisane, nie wariuje na punkcie porządku. Czyli ja tak bałaganiara nie zła pewnie. No to może być problem, jak ktoś jest pedantyczny, a Rumi nie za bardzo. No tak, oczywiście, no to... Muszą się jakkolwiek podzielić, tak? No, nie mieszkają w pokojach ośmioosobowych i jeszcze, z trenerem na podatek. I jeszcze jedno. Święty Ersetic lubi kompletną ciemność w pokoju, bo nie może rano wstać, jeśli dochodzi światło. Dla Gosi Hołubkowalik to spore utrudnienie, bo sama woli budzić się wraz z przedzierającym się przez okno słońcem. No to jedna śpi 250 dni w roku. Wariować można. Bracia Żewłakowowie mieszkali ze sobą bliźniacy na Mistrzostwach Świata w Korei. Mieli jeden pokój, duży, bardzo pokój, taki jak nasze studio. Na środku tego pokoju stały dwa łóżka. Z jednej strony leżały poukładane w kosteczkę rzeczy Marcina Żewłakowa, buty poukładane tak jeden przy drugim. A tam, gdzie była linia demarkacyjna, czyli to łóżko, zaczynała się strona Michała. I tam po prostu był... Było wszystko dżungla. Tak, było wszystko tak, tak pomieszane. I tylko Marcin, nie mogę z tym brudasem, zobacz, jak on tutaj robi. Proszę cię, przestań. No i zobacz, rodzeństwo, jak to może być. Tak, jak różnie, a co dopiero, jak się sześć kobiet zbierze w jedną. Mój chcielibyśmy drogi, wam pokazać tak, bo telefon? Mamy telefon i mamy też grafiki, tak. Które... Pięknie przygotowałeś dla naszych widzów. Nie przygotowałem, to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, ale fantastycznie omówisz. Ale chcielibyśmy wam pokazać, już jesteśmy trochę godzin minęło od startu obu sztafet i obie sztafety postanowiliśmy tak sobie tak dosyć mocno przeanalizować. I spójrzcie, najpierw zanim odbierzemy telefon, na to jak układały się kolejne zmiany sztafet. Czyli od zmiany pierwszej, kiedy biegła z czasem 50-21, czyli pół sekundy lepiej od swojego rekordu życiowego indywidualnego, Natalia Kaczmarek. Tak to wyglądało. Ta pierwsza zmiana, tutaj Sydney McLaughlin, czyli rekordzistka świata z 400 metrów przez płotki, kończy tę zmianę pierwszą. Jeszcze akurat ta pierwsza zmiana sztafety jest, najbardziej ją można porównać do biegania indywidualnego, no bo też jest start z bloków czyli tak. Jest to powiedzmy ale jeszcze porównywalne. Ale to jest najdłuższa ta zmiana. I też najdłuższa, tak. No więc jest to czas w okolicach, tutaj jeszcze do Amerykanek mieliśmy stratę taką, że żadną, no zaokrąglaliśmy do dziesiętnych sekundy, nie do setnych. Jesteśmy na miejscu drugim, po pierwszej zmianie. Co się dzieje na zmianie drugiej? Tutaj już Alison Felix pobiegła w czasie 49,3, Iga miała czas 49,9. Zobaczcie, jak dobrze biegła Angielka, która pobiegła 49,4, ale to i tak tylko pozwoliło sztafecie brytyjskiej wyjść na miejsce piąte. Iga biegła świetnie. Był taki moment, że ona zaczęła naprawdę, Alison Felix już dochodzić na 80, ostatnim, na 100 metrów przed metą, była tuż za jej plecami. Przekazuje Iga pałeczkę Małgosi Hołubkowalik, ta rusza na swoją zmianę i osiąga czas też poniżej 50 sekund. To są wszystko naprawdę światowej klasy wyniki. Oczywiście to już jest troszeczkę trudne do porównania, no bo dziewczyny startują już nie z bloków, a to są te lotne starty, tak? Tak, tak, tak. I też tak jak Amerykanka widać, że ona ewidentnie prowadziła, tak? Więc widać. Uciekła na pierwszych 100 metrów, 100 metrach zdecydowanie. Zdecydowanie i ona, ja nawet nie wiem, czy to nie jest najlepszy indywidualnie czas Dalili Muhammad, czyli srebrny medalistka z 400 przez płotki, bo ona zeszła poniżej 49 sekund. Fenomenalny start. No i mamy czwartą zmianę, gdzie Justyna wytrzymała do końca, powiedziałbym psychicznie, bo ta presja wywierana na nią, na 150 metrów przed metą była już wielka. Tam w pewnym momencie i Jamajka, i Kanadyjka już zbliżały były się za plecami. Już tak naprawdę i Watson, i McLeod były bardzo, bardzo blisko. Ale to jest najlepszy czas. Ach, tutaj mamy najlepszy czas. I think Mu. Tak, Mu to jest złota medalistka z 800 metrów. 48,32. Tak, rzeczywiście. No i świetnie pobiegła Holenderka Femke Bol. Wiemy, że ona biega doskonale. To jest dziewczyna też z dłuższego dystansu i ona też zeszła poniżej 49 sekund, ale Holandia nie osiągnęła więcej niż szóste miejsce. Takie to są międzyczasy tych biegów. Bardzo nakręcają, Janusz, bardzo nakręcają sztafety w ogóle.
zawodników i zawodniczki. To jest zupełnie widać, wiesz, to jest, że oni, zobaczymy to u facetów. Wiesz, to jest nieprawdopodobne, bo o ile jeszcze w sztafecie 4x100 metrów, no to byli specjaliści, prawda, od tych zmian technicznych, że tu tymi zmianami można tak było nadrobić, bardzo wiele nadrobić. To tutaj jest troszkę inna sytuacja. Ale to z kolei ta, wiesz, ten duch naprawdę walki sprawia, bo to tak oczywiście patetycznie brzmi dumnie, ale tak jest, że ludzie wznoszą się absolutnie na wyżyny i to dotyczy sztafet żeńskich, męskich, bo jak będziemy mówili o męskiej, to jest absolutnie to samo. Przecież to jest znakomity wynik, prawda? Tak jest. I to uważam, że bardzo dobre jest to piąte miejsce, świetne miejsce, biorąc pod uwagę, co się działo jeszcze parę miesięcy temu, jak wyglądała ta sztafeta. Natomiast tak, kobiety, miesiące... srebro to olimpijskie, przy tym jeszcze wcześniej to złoto, wracasz z igrzysk, złoto, srebro, no przecież to się w ogóle w głowie nie mieści. Posłużę się tutaj taką statystyką, nie wiem, czy mamy to na planszy, jest taki... Twitterowy ekspert. Ekspert, jak on Nedops. Się nazywa? Nedops. Znakomite rzeczy. Człowiek, który wie wszystko. Nie mamy wszystko. Musimy na to poczekać. Odbierzmy tak. Okay. Odbierzmy telefon, potem porozmawiamy o panach. Kto jest z nami? I jakie ma przemyślenia? Cześć, Rafał z tej strony. Standardowe pytanie, słychać mnie? Cześć, Rafał. Cześć. Tak, dokładnie. Ja może nie mam jakichś konkretnych pytań, ogólnie jeszcze wrócę do tego tematu rozczarowań i pozytywów na tych igrzyskach. Z mojej strony wielkie pokłony, gratulacje do naszych lekkoatletów, bo byli naprawdę wspaniali i uratowali nam te igrzyska, bez nich byłaby tragedia. Po stronie negatywów może troszeczkę siatkarze i też chciałbym nawiązać do tematu kolarzy, o których wspominaliście, i też takie jedno przemyślenie, że Brytyjczycy rozwijają swoje rowery z Lotusem, kiedy my walczymy, żeby nam komornik w ogóle nie zabrał sprzętu, także może też nie wiem, czy warto mieć jakieś wymagania wobec tych naszych, aż tak duże wobec naszych kolarzy. No ciekawa. Powiedział to, dzisiaj jest taki długi wywiad, można znaleźć go też na twitterowym chociażby profilu TVP Sport. Jest długi wywiad z Rudykiem, czyli chyba naszą największą olimpijską nadzieją na medal w kolarstwie torowym, gdzie on mówi... Ale przyznał się, że nie wytrzymał ciśnienia. Nie wytrzymał presji, że się po prostu się... Spalił się. Że nie był, jak sam powiedział, zacytuję go, nie byłem w stanie opanować roweru. No to, czyli opanować nerwów, opanować roweru i tak to się skończyło. Wielkie, wielkie rozczarowanie dla tego chłopaka. Strasznie smutne. Myślę, że Kamila Litwinko też... Może nie w tak podobnym tonie, ale też mówiła, że niby się czuła dobrze, ale tak naprawdę... No nie wyszły jej dzisiaj te skoki. No tak, też Kamila podkreślała. Tak, podkreślała. Znaczy, wiecie co, ja bardzo mocno czuję ten jej rozżalenie, bo mój ostatni start olimpijski też nie był idealny. I też ona była przynajmniej w finale, ja nie awansowałam niestety do finału. I rozumiem jej rozżalenie, bo rzeczywiście ona gdzieś tam jest u schyłku swojej kariery sportowej i chciałaby się jeszcze zaprezentować z jak najlepszej strony. Zresztą w dalszym ciągu jest w dobrej dyspozycji. Ale też sama podkreślała, że no nie wytrzymała tej temperatury. To jest coś, te warunki atmosferyczne, to jest coś, czego się nie da wytrenować, niestety. Nie da się przewidzieć. Nie jesteś w stanie przewidzieć, jak twój organizm zareaguje na tego typu wilgotność. No oczywiście można jeździć na jakieś rekonesansy przedolimpijskie. No, ja pamiętam, że przed moimi pierwszymi igrzyskami w Sydney jeździliśmy na rok wcześniej, jeździliśmy do Australii sprawdzić, jak to będzie. No ale to w ogóle nieporównywalne klimaty, tak? Tak. Ja pamiętam, mówiłam wam o tym filmie, który kręciłam z zespołem duńskim. Pojechaliśmy do Japonii, do Korei, przepraszam. No to przecież po treningach to można było buty wykręcać. Dwugodzinnym treningu wszystko było mokre, powietrze duszne, no, temperatura tak trudna do zniesienia i warunki treningowe no, też bardzo ciężkie. No, jeśli codziennie musisz mieć co najmniej 3 pary butów, no bo po jednym treningu, co one się nadają w ogóle do założenia 4 godziny później. Słuchajcie, dzisiaj był bieg na 10 km kobiet. Sifan Hassan wygrała, zresztą spełniło się jej marzenie, ma 3 medale olimpijskie, to było morderczy w ogóle sobie narzuciła. Prawda, chciała złote. Chciała 3 złote, ma 2 złote i brązowy, ale ma to właśnie, to jest właśnie Holenderka wpadająca na metę.
Sifan Hassan narzuciła sobie swoją drogą morderczy tryb, bo w 6 dni miała 5 biegów i to tak. Jakich? Jeszcze w jednym leżała w eliminacyjnym. Mhm. Natomiast no nie wiem, czy mieliście okazję to zobaczyć. Dziewczyny docierają na metę i mdleją w zasadzie. Sifan Hassan też leży z boku, przykładają jej torebki z lodem do szyi. Ona nie jest w stanie w ogóle się cieszyć z tego medalu. 10 kilometrów to jest straszny dystans. Dziewczyny go biegną w 30 minut, w jakieś kosmiczne prędkości i nie mają wody. Tak jak w biegach, tak jak w chodzie sportowym na 20-50 kilometrów, czy jak w maratonie, który rozpoczyna się zresztą męski maraton w Sapporo za 2,5 godziny, stoi przy drodze, przy asfalcie, no są co kilka kilometrów kubeczki z wodą, tak tutaj na Stadionie Olimpijskim nie ma wiem czemu. Nie ma wody, a myślę, że nic by nikomu nie szkodziło, gdyby ta woda akurat była. No pewnie byłaby zalana trochę bieżnia, no ale co z tego? To przez moment byłaby zalana, zaraz by była sucha, ale to było nieludzkie tak traktować te dziewczyny, bo one wyglądały naprawdę, naprawdę ciężko i ciągle trwają dyskusje, czy to 10 kilometrów nie powinno być rozgrzewane już poza stadionem i wtedy nie byłoby takich problemów. Myślę, że też by było to ciekawsze dla widzów, którzy by się zbierali przy trasie tego biegu, a tutaj często gdzieś tam są też pomijani, bo tak długo to trwa, że jednak realizatorzy się muszą przełączać na inne konkurencje. Choć dzięki temu zyskują konkurencje techniczne, które czasem są często pokazywane. Także, no, bo dziewczyny kręcą tych 20-30 kółek. Dokładnie, to chwilę zajmuje. Ale rzeczywiście, no ja startowałam w Osace. I Osaka, tam mieliśmy Mistrzostwa Świata w 2007 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I tam już było ciężko. Ale ci, co byli w Osace, twierdzą, że tu jest po prostu jakiś koszmar, jakieś, no, nieporównywalne z tym, co się wtedy działo w Osace. I nie wiem, czy to też ten termin rozgrywania w Tokio, sierpień, czy to jest najlepszy czas, czy można by było wybrać inny. No, w 64 był październik. W Sydney właśnie też chciałam powiedzieć. Tak, wtedy wybrano logicznie październik. Tak. Natomiast teraz prawdopodobnie jakieś inne zdanie decydowało o tym, że no, wybrano najgorszy termin z możliwych. Wszyscy wiedzieli, jaka tam jest temperatura, jakie są warunki. W Sydney też było rozgrywane w wrzesień, październik, tak jest, na przełomie. Także tam z kolei w drugą stronę, bo tam się dopiero lato zaczynało. Było zimno. Było takich kilka dni potwornie zimnych. Dokładnie. I pamiętam, że takie wielkie ćmy latały na stadionie. No, boisz się? No wiesz, tak jak się tu ktoś nadepnął, to nie wyglądało estetycznie za bardzo. Poczekajcie, że Rafał jest jeszcze z nami? Nie ma Rafała jeszcze z nami, ale jest ta wypowiedź Mateusza Rudyka. Tak, no to pokażmy ją, bo ta wypowiedź Mateusza Rudyka z dzisiaj. Nie byłem gotowy fizycznie, zlekceważyliśmy przygotowanie mentalne, do tego sparaliżował mnie stres. Śmiałem się kiedyś słysząc, że ktoś przegrał z igrzyskami. Może karma mnie dopadła. Nie miałem sił wyjść z pokoju, odpisać bliskim, płakałem. No. Niektórzy powiedzą, to skoro masz taką słabą psychikę, to się nie nadajesz do zawodowego sportu, ale to by było takie, ja wiem, Monika. On bardzo chciał, on mówił głośno, że jedzie po medal, każdy tak się zastanawiał. Nie ma człowieka na igrzyskach, który nie chce, który jedzie na igrzyska i nie chce. My wszyscy chcemy dać wszystko. No to jest, no natomiast ten start w ogóle generalnie polskim kolarzom torowym nie wyszedł, chociaż mieliśmy prawa myśleć o jakichś, niemedalowych miejscach. Jeśli chodzi o Rudyka, to tutaj nie brakowało takich tytułów poważnych, że ma szansę na medal, prawda? Mm-hmm. Tak, ale rzeczywiście, jeżeli już odnosząc się do telefonu, no to nie dzieje się dobrze w tym związku. I jeżeli nie dość, że masz obciążenie swoje mentalne, tak, i do tego nakłada się trudna sytuacja w związku, jakieś rzeczywiście sprawy komornicze, które tam się toczą. Słynny tor w Pruszkowie. Dokładnie. To nie jest coś, co pomaga. I sprzyja budowaniu sukcesu. Bo to prawda? Najgorzej, najbardziej cierpią na tym zawodnicy, tak? Bo wszystko, co jakiekolwiek, no, nie znam szczegółów, nie chcę tutaj przesądzać, jak to wygląda, ale jednak no, słyszałam wiele opinii od zawodników, że no, to po prostu no, nie poprawia też atmosfery między działaczami, zawodnikami, między trenerami a działaczami. No, to trudno wytrzymać, tak? I nie pomijać tego w sytuacji, kiedy jest źle. Czat przypomina, ale tu już o tym mówiliśmy, czat przypomina, że tak, o północy dzisiaj startuje męski maraton. Tak. Wczoraj Polka zajęła bardzo przyzwoite, trzeba powiedzieć, 14 miejsce, tracąc
4 minuty, to jest naprawdę niewiele do zwycięskiej Kenijki. Dzisiaj startuje trzech naszych zawodników o północy: Arek Gardzielewski, Marcin Chabowski i Adam Nowicki. No, czy z szansami na medale, to trudno się pokusić. Na pewno Polacy nie są wśród faworytów, ale czasem maratony lubią też niespodzianki, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Pamiętajmy, biegamy w Sapporo, nie w Tokio. Zostało przeniesione te zawody maratończyków. Gdzie jest 10 stopni mniej, ale niby. Chyba nie było, słuchaj, mniej podczas... Ja nie wiem, czy dzisiaj temperatura nie jest taka sama w Sapporo, no, jak w Tokio. Także niewykluczone, że będzie równie trudno tam biegać, tylko że będzie, rozumiem, wczesny poranek, tak? Bo północ to jest siódma rano w Tokio. Jeżeli mogę powiedzieć to na temat maratonu, bo to warto powiedzieć. Mieliśmy chyba historyczne kwalifikacje, bo było 5 tak maratończyków, którzy wypełnili minimum. Dopiero chyba 4 dziewczyny, jeżeli dobrze pamiętam. I to niełatwo, bo oni uzyskiwali te wyniki na różnych startach, nie w jednym, gdzie można by było rozstrzygnąć. A wiemy, że trasy są różne, więc to zawsze powoduje dyskusję. Były 2 maratony tego samego dnia rozgrywane. Tak, w Dębnie w Holandii gdzieś, tak. To nie pamiętam gdzie, ale rzeczywiście. Były Mistrzostwa Polski w Dębnie i... Tak. No i rzeczywiście były bardzo zbliżone też wyniki. Także ja z tego bym się cieszyła też, że bez względu na to, jak to dzisiaj wyjdzie, aczkolwiek wierzę, że już jedna niespodzianka była, więc może gdzieś tam się pokusimy o kolejną. Ale rzeczywiście fajnie, że nastąpił taki rozwój maratonu. Marcin Chabowski to jest taki z kolei zawodnik, który lubi się urwać. Miał taką imprezę chyba na Mistrzostwach Europy, kiedy długo prowadził. No tylko niestety mu się paliwo skończyło chyba na 10 km przed końcem i zszedł z trasy. To była tamte Mistrzostwa Europy, kiedy Jared Szegumo potem sensacyjnie medal zdobył. Ten sam bieg. No, dobrze wiesz, jak to jest z maratonem. Potrafi naprawdę... Nie chcę powiedzieć skrzywdzić, bo to złe słowo, ale ukarać zbyt duże ambicje. Jak to mówią sami maratończycy, maraton to jest bieg na 10 km poprzedzony 32-kilometrowym wybieganiem. Że musisz być świeży na ostatniej dziesiątce. Potwierdzam, tak to się sprawdza. Bo twoje wyniki też wczoraj zaistniały tutaj w Hyde Parku. Tak. Moje wyniki nie są niestety w żaden sposób porównywalne z chłopakami, którzy dzisiaj będą biegali. Moi drodzy, odbierzmy tylko godzinę wolniej. Ale poczekaj, na igrzyskach chodzi o udział. Tak jest, to ja bym ideę do Kubertena spokojnie wprowadził w życie. Moi drodzy, odbierzmy telefon, tak a potem jest. Się połączymy z Piotrkiem Nowakiem. Trochę sobie pogadamy o piłce, a potem też o sztafecie panów. I pociągniemy ten wątek dobrego wyniku, bo on był rzeczywiście bardzo dobry. Kto jest z nami? Dzień dobry, witam. Krzysiek z Warszawy się kłania. Cześć, Krzysiek. Mam takie 2 pytania i 2 spostrzeżenia. Pierwsze pytanie jest takie, czy brakuje państwu może jakiejś dyscypliny, która powinna się znaleźć na igrzyskach państwa zdaniem, a póki co jeszcze w programie igrzyskiej nie ma. Tak się zastanawiam, jest tyle tych dyscyplin, słuchaj, że właściwie trudno mi znaleźć dyscyplinę, która powinna. Jeśli chodzi o na przykład sporty walki, to specjalnie bym nie widział tutaj. Za chwileczkę wypadnie karate, chcę ci powiedzieć. Powiedzmy, oczywiście tutaj będą tacy, którzy będą optować za tym, żeby gdzieś w niedalekiej przyszłości był MMA, które jest bardzo popularne, prawda? Więc prawdopodobnie gdzieś tam kiedyś tak się stanie. Ale ja specjalnie nie jestem zwolennikiem MMA, także nie mam tego problemu. Są dyscypliny, które twoim zdaniem... Tak się właśnie zastanawiam z tych dyscyplin nieolimpijskich. Wiesz, dzisiaj weszło tyle tych dyscyplin przedziwnych, które jeszcze ileś lat temu nie myślałbym, jak widzę dzieci po 12 lat, które udzielają wywiadów i to jest takie poważnie. No to mówię, to jest coś, to jest przewrót, prawda? Zdecydowany, bo tu mamy złote medaliści w wieku 12-13 lat, prawda? To już jest... A za chwilę być może będzie to norma, bo dojdą znów jakieś takie dyscypliny, gdzie startują dzieci. Taniec to chodzi na breakdance, tu chodzi o następnych igrzysk. Breakdance. A ja bym w ogóle o taki taniec towarzyski myślę, żebym poszła w to. Serio? Tak. No. Tak? No. To mnie zaskoczyłaś. Ale wiesz, mnie zawsze na przykład w zimowych igrzyskach, dla mnie najważniejsze były i pary sportowe.
No, ale mówisz to o łyżwiarstwie? Tak. I jak sobie myślę, że ten taniec... Naprawdę? No, środków nie oglądałeś? No, błagam cię. No, ja uwielbiam. Do tej pory. Nawet pisałem o łyżwiarstwie figurowym. Nawet byłem na Mistrzostwach Europy. Co ty nie powiesz? Nawet Miss Olimpijski. A jesteś w stanie odróżnić tego tulupa od aksła? Słuchaj, no, na szczęście nie można się nauczyć tego. Słuchaj, na szczęście nie komentowałem, a więc nie musiałem tego robić. Ale gdybym komentował, to bym się nauczył, bo to wcale nie jest takie trudne. Bo tam chodzi o najazd, przodem, ale tyłu, słuchaj, tak? Naprawdę, to było 88 rok, były Mistrzostwa Europy w Paryżu i tam jedna sędzina znała taką trenerkę ukraińską, która u niej pomieszkiwała i ta trenerka trenowała wtedy niejakiego Pietrienkę. Później, żeby mistrz olimpijski, znakomitą łyżwiarstwa. To był wtedy jeszcze młody chłopak. Taki blondyn, no? Tak, tak, wiesz. I ona mówi, Wicja, skocz tu panu Aksla. On tak bez łyże w samych butach z plecaczkiem i przy mnie, słuchaj, mi zakręcił dokładne tego Akselka. On i ona mówi tak, nosi buławę w tym plecaczku mistrzowską, prawda? I to był właśnie Wiktor Pietrienko. Ale co, ja się nauczę, bo ja mam w obecnej edycji mojego funduszu stypendialnego, mojej fundacji, mam łyżwiarza figurowego, także ja się wszystkiego nauczę. Tak, Kornela Witkowskiego, także trenowanego zresztą przez siódków. Okej. Okay, także ja się nauczę, ci powiem, ci będę tłumaczyć, dobra? Dobrze, będę do ciebie dzwonił, co na to w tym momencie skończyło. Ja tylko pamiętam parę Jane Torvill, Christopher Dean, no tak, wiesz, Sarajewo, 84. Ja też tańce najbardziej lubiłem, ta była taka znakomita francuska para, Disney, tak? Taka rodzeństwo. Nie wiem, czy dobrze to mówię. Na pewno dobrze mówisz, natomiast tej pary nie pamiętam. Wybacz, bo ja jestem, wiesz, jak, no jeśli chodzi o łyżwy, to... A w ogóle się nie interesujesz. Ja pamiętam tylko, że Rosjanki były zawsze bardzo dobre. I Chinki, oczywiście. I Amerykanki zawsze. Młody talent Grzegorz Filip, młody talent Grzesio Filipowski, nawet jak miał trzy dychy, to też... No, Kto się nie kochał w Katarinie Witt? No właśnie, chciałam powiedzieć, że nawet... Tak? Kasia była naprawdę atrakcyjna dziewczyna. Do tej pory jest gdzieś w reklamie jakiejś telewizji, prawda? Potrafiła się na razie wyeksponować. A właśnie to był problem z Grzegorzem Filipowskim, tak króciutko, bo to igrzyska olimpijskie w Tokio, jakieś inne, prawda? Rozmawiałem z trenerką, kiedyś taki duży wiatr robiłem. Mówię, słuchaj, dlaczego on przegrywa te wielkie zawody, prawda? Bo cudownie skacze. On miał taki, naprawdę taką wysoką parabolę skoku, świetnie to robił na treningach, ale jakby nie wykańcza w sposób taki baletowy, prawda? Tak jak robią na przykład to zawodnicy Związku Radzieckiego wtedy, którzy mieli to przygotowanie baletowe, znakomite. A nie, bo on się trochę boi, żeby ktoś nie krzyknął tam z widowni to i owo o nim, że wiesz, że nie jest zbyt męski. Okay. Ulubione jego miejsce piąte niestety. Arsenal tak na miejscu czwartym, Grzegorz Filipowski, młody talent. Ale miał brąz mistrzostw świata. Miał brąz mistrzostw świata, tak. Tak. To ja, ale to zobaczcie, z tego co wyszliśmy, no ten taniec jednak. Zacznijmy emocje tutaj. Ja bym chciał, żeby się... Ja wiem. A to no beach handball, piłka ręczna plażowa jest absolutnie fantastyczną dyscypliną, niesamowicie widowiskową, zwłaszcza jak grają mężczyźni. Mm-hmm. Wiecie, no to się trzeba kręcić w powietrzu 360 stopni, żeby zdobyć bramkę. Albo złapać piłkę w powietrzu i zdobyć. Gra się ale na piasku. Nie macie, jest... nie ma kozłowania. Nie, no tak, można kozłować, można toczyć piłkę. Można toczyć piłkę po piasku, to jest bardzo niebezpieczne, bo ten piasek jest taki zdradliwy, więc ta piłka może odskoczyć, ale samo wykończenie akcji na piasku, no to jest nieprawdopodobnie efektowna dyscyplina, więc myślę... A boiska są że... takie same wymiary boisk, są? Nie. No dużo właśnie, mniejsze jest, tak, dużo mniejsze jest się boisko, nabiegać po tym piasku. Gra się 4-3, zawsze jest przewaga w ataku i świetnie się ogląda beach handball. Jesteś reprezentantką Polski? Już nie, już zrezygnowałam teraz przed tymi igrzyskami olimpijskimi. Ale no miało być już teraz w Paryżu, ale myślę, że będzie dopiero w Los Angeles piłka ręczna plażowa. Myślę, że jest dużo bardziej efektowna niż deskorolka, która nie zachwyciła mnie w ogóle na tych igrzyskach olimpijskich. Była po prostu taką zabawą ale to na chyba dzieci nie ty trochę. Jesteś troszkę tym targetem tej deskorolki, wiesz? Tak myślę. Ja muszę ci powiedzieć... Muszę ci powiedzieć, że ostatnio w związku z tym, że jednym z projektów fundacji jest platforma taka edukacyjno-sportowa, na której pokazujemy różne dyscypliny sportowe i próbowałam się uczyć. Instruktorze też pokazujemy. Na deskorolce? Tak, na deskorolce. I powiem ci, że to jest tak trudny sport, że... Naprawdę podziwiam wszystkich, którzy kręcą te wszystkie triki, którzy mają odwagę, bo tak jak mi instruktor powiedział, że ucząc się jeździć na deskorolce, tyle samo jeździsz, co upadasz. Czy widz, czy ma jeszcze jakieś pytanie? Przepraszam, bo widz chyba jest cały czas na linii. Tak, jestem. Jeszcze mam jeszcze jedno pytanie i dwa spostrzeżenia swoje, jeżeli mogę od nich zacząć. Pierwsze jest takie, że mam... Może nie zarzut, ale bardzo negatywnie oglądało się konkurs finałowy rzutu oszczepem kobiet z uwagi na to, że on był bardzo często przerywany przez inne konkurencje, szczególnie biegowe.
I wydaje mi się, że między innymi nasza reprezentantka przez właśnie przerwę w konkursie spowodowaną biegiem straciła swój rzut, a dokładnie czwartą próbę, kiedy był wąski finał. I wydaje mi się, że to negatywnie wpłynęło właśnie na jej postawę w tym rzucie. Druga rzecz jest taka, jako fan koszykówki uważam, że skandaliczną wypowiedzią jest wypowiedź trenera reprezentacji Polski, który po przegranym meczu ostatnim w oficjalnym wywiadzie w TVP Sport oskarżył jednego ze swoich zawodników o tak naprawdę sprawę fatalny występ na igrzyskach. Wydaje mi się, że to jest niedopuszczalne i wiadomo, że takie rzeczy można sobie powiedzieć w cztery oczy, ale nie przede wszystkim na gorąco i do kamery. A moje pytanie, jeżeli chodzi przede wszystkim do pań, czy był jakiś specjalistyczny trening w piłce ręcznej, bądź też w skoku o tyczce, który skupiał się na koncentracji? Czy jak panie trenowałeś, czy miałeś jakieś mechanizmy treningowe, które pomagały wam wypracować siłę mentalną podczas zawodów i meczów? Tyle z mojej strony, pozdrawiam serdecznie, fantastyczny kanał. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Bardzo. No, bardzo ciekawe pytanie. Ale pierwsze bym chciała, jeżeli mogę się odnieść do tego rzutu oszczepem, to rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że była taka sama sytuacja, była dzisiaj w konkursie skoków z wyż kobiet, kiedy jest jakby rozstrzygająca wysokość i nagle zaczynają być, chyba biegi sztafetowe wtedy się zaczynało, jeżeli dobrze pamiętam. No i rzeczywiście takie wykonać rzut czy skok, bo one akurat oszczep i skok wzwyż są w tym samym sektorze. W momencie, kiedy musisz wycyrklować, nie dość, że masz minutę na oddanie rzutu, to jeszcze musisz wycyrklować pomiędzy jednym a drugim zawodnikiem, który biegnie, no to o tę koncentrację jest zdecydowanie trudniej, więc się zgadzam tutaj, że tego Monika, typu rozwiązania muszą... Ale tak mogą. Było, jest i pewnie i będzie. I będzie, no tak. Jest... Aczkolwiek możesz trafić tak, że nawet akurat na ciebie to nie trafi, tak? No tak. Może, i to wtedy jest już nie fair niestety, tak? To nie jest sprawiedliwe rozwiązanie, więc no, to też jest do zastanowienia, aczkolwiek no lekko atletyka ma tyle konkurencji, że no trzeba to jakkolwiek ułożyć ten listem. Ty nie miałeś z tym kłopotu, bo z... Nie, rozbieg do skoku o tyczce jest tak usytuowany strony, na stadionie, że nie przeszkadza ci na bieżni lekkoatletom. W zależności jak jest stadion zbudowany, okay. Bo czasem jest tak, i jak wiatr wieje, bo to też oszczep ma tę przewagę, że można go przełożyć na jedną i na drugą stronę, więc też jest czasem tak, konkursy trwają bardzo długo, bo się na przykład krzyżujemy, tak? My biegniemy tu, a chłopacy czy dziewczyny rzucają, tak? Więc to też jest trudne, ale od jakiegoś czasu rzeczywiście rozgrywa się skok zwyż i oszczep po jednej stronie i rzuty długie, a kulę i tyczkę po drugiej stronie, bo my sobie wtedy nawzajem nie przeszkadzamy. Okej. Okay. Jakie było pytanie? Co do treningu mentalnego. Co do treningu, tak. To jest ciekawe. To bardziej nie chodziło o trening mentalny, chodziło o trening na koncentrację. Tak. I ja takiego w piłce ręcznej stricte na koncentrację nie miałam. Tu bardziej wizualizacja dobrego występu, jakiegoś sposobu poruszania się na boisku i wyobrażanie sobie, jak daną akcję rozwiązujesz. Ale tak, żeby... No pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś o psychologach tutaj w tych Hyde Parkach olimpijskich i był jeden taki psycholog, który skupiał się na swoich badaniach doktoranckich i on tam nas testował i tam były rzeczywiście jakieś próby na koncentrację, jakieś tam naciskanie, ale to bardziej chyba jemu pomagało niż no nam, na pewno tak trzeba by wydaje. Było to robić systematycznie, a nie tylko raz. No, słuchajcie, jest z nami Piotrek Nowak. Jest z nami Piotrek Nowak, więc na chwilę przeskoczymy do piłki nożnej. Dobrze, co ty na to? Hello coach, jak się masz? Piotr Nowak razem z nami, bez swoich kapsli. Piotrek, skończył się turniej piłkarski olimpijski. Uh-huh. Dzisiaj nie o Euro, a właśnie o Igrzyskach Olimpijskich. Dzisiaj w finale reprezentacja Brazylii pokonała Hiszpanię 2-1. Zapytam cię, czy to jest niespodzianka twoim zdaniem, bo Hiszpanie przywieźli tutaj drużynę być może najbardziej zbliżoną do optymalnej reprezentacji swojego kraju. Mieliśmy kilku reprezentantów Hiszpanii, którzy jeszcze przed momentem grali, to w wyjściowym składzie podczas Euro, jak Pedri, czy jak Dani Olmo, czy bramkarz Simon. No jeszcze jest Garcia, także jest. To było ich 5-6, także tu trzeba przyznać, że no ten skład był bardzo, bardzo wyrównany. Ja myślałem, że Meksyk jednak zwycięży z Brazylią, bo ten mecz był bardzo wyrównany. Meksyk pokazał się z bardzo dobrej strony. Zresztą te mecze,
te wyniki pokazywały, że jest to bardzo dobry zespół i myślę, że tutaj i Ochoa, i Romo, tak mi się wydaje, było trzech tych piłkarzy, którzy naprawdę dużo wnieśli. No Brazylia poszła troszkę inaczej, bo oni grali, zabezpieczyli te tyły sobie z tymi swoimi, powiedzmy, piłkarzami powyżej 23 lat, jak Dani Alves i jeszcze chyba dwóch obrońców wzięli. Także wydaje mi się, że tutaj Brazylia po przegranym finału Copa America, myślę, że tutaj zrobili wszystko, żeby wygrać ten turniej olimpijski. No, tak jak mówię, no, to jest trener Brazylii zrobił niesamowitą zmianę, jeśli chodzi o piłkarza, którego wprowadził, bo Matheus Cunha, który grał wcześniej, no, miał dzień Cunha, bo strzelił bramkę, ale zszedł i za niego wszedł Malcolm, który rozstrzygnął to spotkanie. Malcolm swego czasu piłkarz niechciany w Barcelonie, były piłkarz Bordeaux, który pierwotnie, powiem Państwu, miał w ogóle na Igrzyska Olimpijskie nie jechać, bo jego klub Zenit Sankt Petersburg nie chciał zwolnić Malcoma na ten turniej. Dopiero po kontuzji jednego z Brazylijczyków Zenit łaskawie zgodził się Malcoma puścić. On został bohaterem finału, strzelając zwycięską bramkę. Chciałbym Cię zapytać o Pedriego. Dzisiaj Pedri rozegrał 73. mecz w tym sezonie. Był na Euro cały sezon w lidze, europejskie puchary. 18-letni chłopak. Piotrek, ja się odpukać w niemalowane, w moją głupią głowę, ale nie wcale się nie zdziwię, jak za 4-5 lat on będzie miał po prostu kłopoty ze zdrowiem, no bo eksploatowanie młodego organizmu, 18-latka, 73 meczami w sezonie, to już jest lekka przesada. Ile ty grałeś meczów w sezonie? 40 może się zdarzyło pewnie i tyle, nie? 40 no. Do 50, ale i Tomasz, ja myślę, że ktoś obok niego powinien w końcu wyciągnąć wnioski, bo wiesz, no każdy trener, jak zapyta się piłkarza, czy chce grać, no powie, no oczywiście trenerze, że chce grać. Myślę, że tu będzie ważne, kto jest koło niego, jak oni sobie dadzą radę z wytłumaczeniem mu tego, że nie musisz grać we wszystkich spotkaniach. Po to ten wiek jest taki, a nie inny, ale to jest zbytnio, jest to przesadą, żeby grał aż tyle meczów. Jeśli chodzi o jego zdrowie, dzisiaj to tego możemy nie zobaczyć. Możemy nie zobaczyć w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ale Tomasz, kiedyś to wyjdzie. To organizmu, jeśli chodzi o sport wyczynowy na takim poziomie i z taką ilością gier w nogach, wcześniej czy później coś się zdarzy. Także ja mu nie wróżę mu, żeby miał kontuzję, ale no musi ktoś obok niego powiedzieć, okej, wystarczy. Wiesz co, czat się domaga, żebym cię zapytał, no to zapytam w takim razie. O Leo Messiego, to już tak odejdziemy trochę od turnieju olimpijskiego, ale zostaniemy przy piłce nożnej. To jest dla ciebie szokująca informacja, że finalnie Barcelona i Messi się nie porozumiały, że Leo odejdzie prawdopodobnie do Paris Saint-Germain, to już jest tak niemal pewne w 99%. Nie jest jeszcze pewne, z tego co wiem, to nie jest jeszcze pewne. Masz jakieś inne informacje? Dzwonił do ciebie? Mam informacje troszkę inne, ale... No jakie, ale, jakie? No, będziemy po antenie, co ci powiem. Okay. W każdym razie mam informacje inne, jeśli chodzi o... Ja myślę, że sam, nie może Leo Messi, ale ludzie, którzy mu pomagają, sami się zakiwali, jeśli chodzi o gdzie, jak i co. Bo jeśli pamiętasz, my rozmawialiśmy nawet będąc już w kanale sportowym, rozmawialiśmy na ten temat. Ja mówiłem, że to jest smoke and mirrors. Wszystkie te rzeczy, które się dzieją wokół Leo Messiego, są po to, żeby, powiedzmy, no, nakręcić koniunkturę, ale poza tym dać mu pewność, że zostaje w Barcelonie. I tak to wyglądało przez te wiele miesięcy. Najpierw, że nie będziemy negocjować nowego kontraktu w styczniu, poczekamy, co się będzie działo, później poczekamy, co będzie na Copa America. I to tak się przeciągało, aż w końcu doszło do tego, że tak naprawdę w tej chwili Messi, Leo Messi, nie ma żadnej opcji oprócz tego, co gdzieś ktoś mu da. Bo to, wiesz, no nie każdy, ze względu na to finansowe fair play, nie każdy klub może ci zapłacić tyle, ile on chciał, czy jego ojciec chciał. Mm-hmm. Około 50 czy 60 milionów netto. Mm-hmm. No to wiesz, no to wchodzą i fair play, zasady fair play, wchodzą różne rzeczy, które musisz dodać. Musisz zwrócić uwagę, jak zespół na to zareaguje, no bo Messi jest, mimo że jest najlepszym piłkarzem na świecie, no ale te dysproporcje w zarobkach, no, nie mogą być aż tak wielkie. Jeśli chodzi o Paris Saint-Germain, no to dochodzimy do następnego pytania o fair play. Mm-hmm. Bo skoro Donnarumma przyszedł Sergio Ramos,
przyszedł Wijnaldum. Wijnaldum, przyszedł Danilo. Mimo że przyszli za bez kwoty transferowej, to mi się wydaje, że tutaj ten signing bonus za podpis są w tych samych granicach, jakbyś musiał za nich zapłacić około 50 milionów euro. Mhm. Także to nie są drobne wydatki i to tak się wydaje, że to jest bardzo proste. Ja uważam, że jeśli chodzi o Lego Messiego, doszło do tego, sorry, że zaburzę, ale akurat to jest nade mną... Burza? Tak, ale mocno. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć, że doszło do tego, że Leo Messi został dwa razy przez Barcelonę oszukany. Ja myślę, że te wszystkie rzeczy, bo oni doszli do porozumienia, żeby Leo miał na następne dwa lata kontrakt, tak? Później jako w Radzie Nadzorczej, później jako jeden z tych, powiedzmy, board members i w zarządzie Barcelony. Także ten kontrakt był bodajże na 5 lat. Mm-hmm. Ale doszło do tego, że niestety liga powiedziała swoje. Piłkarze, którzy mieli odejść, nie odeszli. Kontrakt telewizyjny, który został podpisany przez Barcelonę, tak naprawdę nie wiadomo, czy on wejdzie w życie ze względu na Superligę, czy nie. Więc tych pieniędzy tak naprawdę nie ma. Więc liga musiała podjąć taką decyzję, że niestety, no ale pokażcie mi te pieniądze, gdzie one są. No ich nie ma, ale my je dostaniemy. No to my tak nie pracujemy, że będziecie gdzieś na przyszłość jakieś pieniądze, bo ten klub będzie już tak zadłużony, że już nie będziecie mieli z czego. Dadzi do tego doszło, że Leo w końcu powiedział, okej, jeżeli nie, no to muszę sobie szukać innych możliwości. Ale tak jak powiedziałem na początku, że wydaje mi się, że on i jego doradcy, jego ojciec zakiwali się sami na śmierć, bo ten czas był wystarczająco długi, żeby dojść z Barceloną od marca, kiedy Laporta został prezesem Barcelony, żeby te rzeczy już wcześniej zrobić. Ty to masz gadane, Piotrek, muszę ci powiedzieć. Nie, no, very good, very good. Coach Piotr Nowak był razem z nami. Twoje kapsle za tobą tęsknią, pytają, kiedy przyjedziesz, także wpadaj do nas. Ja również, czekam, pozdrawiam was wszystkich bardzo gorąco. Pozdrawiamy, rozdrawiamy. Dziękujemy ci bardzo. Nie mogę patrzeć na to tło, bo cały czas mam wrażenie, że wzrok mam słaby, jak to wszystko takie rozmazane. Dziękujemy bardzo. Ja mam okulary, Tomasz. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, słuchajcie, do zobaczenia. Swoją drogą, jakie to jest ciekawe, że Igrzyska Olimpijskie są taką imprezą sportową, na których piłka nożna, która zazwyczaj wszystko zgarnia, zmiata wszystkie dyscypliny z planszy, można tak powiedzieć, nie budzi takiego zainteresowania, mam wrażenie. No, chyba, że Meksyk gra w finale. Ja wtedy oglądam w Meksyku 50 milionów ludzi. Ha, no chyba, że tak. Tutaj Meksyk, tak jak powiedział Piotrek, odpadł w półfinale, wyeliminowany przez Brazylię. Sztafeta? Sztafeta panów? Druga, 4x400, czyli kilkadziesiąt minut po naszych paniach wchodzą na bieżnie panowie, sztafeta 4x400 i znowu tutaj się posłużę tym naszym, jak mówisz, ten profil twitterowy. Atlet Nedops. Nedops. Napisał, że po raz pierwszy w historii sztafeta, która zajęła piąte miejsce, miała tak dobry czas, jak tutaj nasza polska sztafeta. I po raz pierwszy w historii 2.58.46. Tak jest. Trzeba było pobiec na Polacy 2.58.46 i po raz pierwszy, żeby zdobyć medal olimpijski, trzeba było pobiec poniżej 2 minut i 58 sekund. To jest tak, naprawdę... Chyba to piąte miejsce było też chyba najszybszym miejscem w historii. Także w ogóle trzeba powiedzieć, że nasza drużyna pobiegła bardzo dobrze. I zwłaszcza na to, jak powiedziałeś, bo możemy, Janusz, teraz do tego wrócić, jak na to, co się działo jeszcze 1 maja, kiedy podczas rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata Sztafet, ta nasza sztafeta 4x400 przegrała z Kretesem. Omelko skończył karierę. Wydawało się, że Krzewina, wtedy odsunięty przez Polada, nie będzie dalej biegał. Wydawało się, że ten zespół, ta grupa ludzi jest w totalnej rozsypce, że w ogóle nie pojedzie na igrzyska. Tutaj zostali zakwalifikowani do igrzysk z rankingu, z drugim czasem od końca najsłabszym. Czyli i tak awans do finału był pewnego rodzaju sensacją. Ale tutaj znowu dochodzimy do tego, jak bardzo napędza sztafeta, jak bardzo napędziła ten miks, napędził tych chłopaków. To był drugi wynik w historii. Tak, polskiego biegania, tak, 4x400. Ja myślę, że gdyby ta luka się nie stworzyła po tej trzeciej zmianie, taka, wiesz, między tą trójką, że to Duszyński mógłby jeszcze pobiec lepiej i prawdopodobnie ten czas byłby jeszcze lepszy, ten rekord byłby, wiesz, prawda. Medalu być może by nie było, ale być może byłoby, powiedzmy, czwarte, piąte miejsce, a czy piąte, czwarte miejsce, a kto wie, może powalczyłby nawet, wiesz, o brązowy medal, chociaż tam była straszna walka
między Holandią. Ten finisz Holendra, który tam dosłownie na mecie wyprzedził zawodnika z Bahamów, a z Botswany, tak? Tak, tak. Botswana i Kanada biły się. Ale coś w tych sztafetach jest niesamowitego, że lata mijają, są zawodnicy, powiedzmy, mniej utalentowani, bardziej utalentowani, jak patrzymy na takie, powiedzmy, ich czasy indywidualne, a jednak zawsze te sztafety gdzieś tam wychodzą, prawda? I dają sobie radę. Bo ja to mówię, pamiętam te stare czasy, kiedy sztafety budziły właśnie ta 400 metrów, to oczywiście z uwagi na te postaci, bo jak biegał Badeński jeszcze, ja wtedy byłem dzieciakiem, jak oglądałem i ten finisz z Jellinghausem w Meksyku, kiedy tam wbiegli, byli absolutnie równi, tylko Polakom nie przyznano medalu, a Niemcy telefonu ten medal mieli. Ale później przecież mieliśmy wicemistrzostwo olimpijskie w 76 roku, prawda? Tam był Podlas, tam był Werner, to była też ten skład niesamowity. A tu tacy ludzie, którzy jeszcze, mówię, kilka miesięcy temu wydawało się, że nawet nie wiadomo, czy w ogóle pojadą na te igrzyska, bo był przecież duży znak zapytania. Kiedy przystępują do tego biegu finałowego, to jest sporo głosów, czy medal zdobędą, a więc pojawiają się nadzieje. Bo ale to jest jeden czas, to jest jedna sprawa, a druga, że wiara jakby w moc polskich sztafet taka już w tym momencie jest. No to prawda. Napisał do mnie ktoś na czacie: Smuku, co ty gadasz? Nie było dobrze wcale. To było dobrze, czy nie było dobrze? Czym nie było dobrze? W tym 4x400. No bardzo dobrze. Czas wskazuje i historia pokazuje, statystyka, że było bardzo dobrze. Powiedzmy, że tylko raz, bo rekord polski to jest 2.58.00. To są słynni listowszczycy, czyli tak. Maćkowia, Czubak, Haczek i Rysiukiewicz. Dzisiaj było 2.58.46. Tak jak powiedziałeś, to jest drugi najszybszy czas naszej sztafety w ogóle w historii. Grafiki. Te międzyczasy. No to znowu tak jak u dziewczyn. Zobaczmy. Zaczął Dariusz Kowaluk. Darek zaczął, przypomnijmy, że on też był na pierwszej zmianie w tej sztafecie mixtowej. Zaczął od miejsca szóstego, ale chciałbym Państwu powiedzieć tak. On pobiegł w czasie 45.03, to jest znowu bardzo porównywalne, bo jest start z bloków. On wcześniej w mixtach biegał 45.31, 45.44. To jest jakieś 0,7 sekundy lepiej od swojej życiówki, bo on nigdy jeszcze biegnąc indywidualnie nie złamał 46 sekund, więc widać znowu, jaka to jest, jak ten chłopak jest napędzony tymi sztafetami. Złoty medalista olimpijski z Tokio z mixta. Więc ale jaki czas takim... zobacz Izak Makwala, prawda? No niesamowity, 43,8. To był rekord świata w Meksyku w 68 roku. Zobacz. Iwans pobiegł wtedy. I tutaj Botswana po pierwszej zmianie była pierwsza. Iwans. Tutaj Amerykanie jeszcze na miejscu drugim. Co się dzieje potem po pierwszej zmianie? Przekazuje pałeczkę Karolowi Zalewskiemu. Ale Karol Zalewski pobiegł fenomenalnie. 43,68. To jest w ogóle drugi czas indywidualny tej sztafety za Rayem Benjaminem, który pobiegł 43,36. Karol Zalewski za kilka tygodni pewnie wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej, a może jeszcze gdzieś, bo on musi to wykorzystać, żeby pobić swoją życiówkę. No bo to jest oczywiście, tu jest lotny start, tego to trudno porównać, ale myślę, że on ma spokojnie prawo myśleć o tym, że kto wie, może nawet o rekord Polski się powalczyć, a już o swoją życiówkę to z pewnością. Polska sztafeta w tym momencie była na miejscu trzecim po drugiej zmianie. No i tutaj mamy jedną zmianę i możemy się zastanawiać. Monika, czy to była dobra decyzja trenera Marka Rożeja, czy nie najlepsza, że tego naszego kibica Lecha Poznań, kolejorza, Kubek Krzewinę, zastąpił na trzeciej zmianie Mateusz Rzeźniczak. Mateusz pobiegł tak, 45-44. Chyba dzień wcześniej Kuba pobiegł o 0,3 sekundy szybciej. To by nam i tak nie dało pewnie medalu, bo do medalu straciliśmy 1,2 sekundy. Ale byłaby mniejsza różnica. Tak, ale też nie wiadomo, czy Kuba by wytrzymał dwa biegi pod rząd. To jest prawda. To, co powiedziałeś, gdzieś tam był wstrzymany przez Poladę przez jakiś czas i no nie startował tyle, więc nie był obiegany. Jeszcze musimy powiedzieć, że to, że czas Mateusza to jest 45-44, składa się to też na to, ten czas jest o tyle wolniejszy, że on odbierał pałeczkę, podobnie jak czwarty z naszej sztafety, daleko od krawężnika. No tak się zawodnicy ustawiają wedle miejsc zajmowanych, ja nie wiem, na ile, na 150, na ile tak, to jest? Na wirażu, 150, na wirażu, gdzieś na 150 metrów. Tak się ustawiają już zawodnicy. No polska sztafeta w tym momencie była dość daleko. Mateusz musiał, zanim jeszcze Karol Zalewski wskoczył wysoko, no to Mateusz był ustawiony dużo dalej, musiał nadrabiać. I to samo było niestety z czwartą zmianą, bo Rzeźniczak oddawał tę pałeczkę już jako piąty i Kajetan Duszyński
no też startował daleko, nie wiem, czy z toru trzeciego, czy z toru czwartego. Tak, ale też miał... I belg mu przed nosem skakał, musiał go ominąć, więc na pewno, gdyby to był bieg bez tego omijania, to na pewno by zszedł poniżej 44 sekund. Kajetan Duszyński mimo wszystko pobiegł 44-31, to jest też nas fenomenalną wręcz zrobił postępy ten chłopak, bo zdobył złoty medal olimpijski w mikście i tego finisze, zwłaszcza w tej sztafecie mieszanej, to była niebywała sprawa. Tutaj też, no jakby nie było, wyprzedziliśmy Jamajkę do niedawna, biegową potęgę. Jamajka skończyła na miejscu szóstym, my finalnie na miejscu piątym. Jest duża nadzieja, Janusz, że ta sztafeta za 3 lata w Paryżu, nawet może w niezmienionym składzie, a może będą naciskali młodsi jeszcze zawodnicy, ma szansę na duży progres, bo Marek Rożej ma zawodników między 23 a 28 rokiem życia, prawda? To są wszystko chłopaki z jeszcze z bardzo dużymi perspektywami rozwoju. Ja wam zadam jedno pytanie, które się pojawiło dużo wcześniej na czacie i sobie je zapisałam. Skoro w sztafecie kobiet USA startuje Aiting Mu, dobrze czytam? Chyba Mu, nie wiem. Z 800 metrów, dlaczego w naszej męskiej nie postawiono na Dobka? No ja myślę, że to już jest decyzja indywidualna trenerów. Zwłaszcza, że on wyszedł 400 metrów przed Płotków. Tak, no oczywiście na pewno mógłby wesprzeć drużynę. Patryk nie biegał w ogóle? Słuchajcie, ale Dobek tutaj... Biegał sztafety, biegał. Ale myślę, że no to już jest taka zmiana, że nie wiem, czy on... Jak pytano tutaj właśnie o to, to on mówi, że on biega płaskie 400 metrów wolniej od Warholma na Płotkach, także... Coś w tym jest, tak. Powyżej 46. Ja nie pamiętam teraz, czy rzeczywiście do przemyślenia? Patryk kiedyś biegał w takim biegu rzeczywiście, który... Ale jest w formie teraz, prawda? Być może by pobiegł. Na pewno. Ale ja nie wiem, czy ale nie musi być zawodnik zgłoszony do sztafety wcześniej? Tak, musiałby być wcześniej, tak. Musiałby być przed igrzyskami zgłoszony, to na 100%, bo dopiero później przed biegiem wybiera się z tych zgłoszonych, tak? A nie możesz dogłosić, ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna. Próbuję się właśnie dowiedzieć u mojego szanownego małżonka, który jest organizatorem meetingu Memoriału Maniaka w Szczecinie, który się odbywa 15 sierpnia, jeszcze przed Memoriałem Kamili ze Skoli Moskiej. Czy Karol Zalewski tam biegnie, ale... Karol Zalewski ma urodziny dzisiaj w ogóle. Cudownie. Ale nie startuje, tylko Ale Duszyński startuje w Szczecinie, także też zapraszam. Posłuchaj, twój mąż właśnie poszedł biegać, prawdopodobnie pierwszy raz w życiu, więc pewnie umiera teraz. Nie, od marca się wziął, wrócił. Zresztą to w temacie jesteśmy, bo mój mąż biegał 400 metrów jako junior, także... Odbieramy telefon i jeszcze wam zadam jedno pytanie dotyczące lekkiej atletyki, bo jestem ciekawa. Kto jest z nami teraz? Halo. Dzień dobry, mówi Darek ze Słodka. Cześć, Darek. Na początku chciałem się odnieść do telefonu jednego z poprzednich widzów i tego, co mówił pan Janusz. Ja jednak widziałbym taką dyscyplinę, której nie ma na olimpiadzie, a były już pewne przymiarki. Chodzi mi o kickboxing i wydaje mi się, że byłby on dużo bardziej atrakcyjny niż karate, bo tam chyba Tomek mówił, że karate może wypaść. Karate wypada na pewno. Karate wypada na pewno. Polacy, i żeby było dopuszczenie takie, jakie jest w boksie, że zawodowcy mogą startować, to myślę, że nie wiem, może Tomek Sarara, czy któryś z tych zawodników, którzy zostali zmuszeni do pójścia do MMA, bo po prostu kickboxing kuleje po upadku DSF-u, może by też się na to zdecydowali. I jeszcze chciałem uzupełnić, że pan Filipowski był wicemistrzem i brązowym medalistą Mistrzostw Europy, oprócz tego, że był też już miał brązowy medal na Mistrzostwach Świata. I mam pytanie do Moniki, bo chodzi mi tutaj o Dawida Tomale, który jakby informuje, że był pozbawiony wsparcia, musiał pracować na budowie. Jak to się dzieje, że człowiek, który był mistrzem Polski, później był mistrzem Europy juniorów, miał 19 miejsce na olimpiadzie w Londynie, jest pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia? Ja miałem okazję być w klubie sportowym w zarządzie, gdzie mieliśmy ciężary, lekką atletykę, piłkę nożną i naprawdę ludzie z dużo mniejszymi osiągami, jakimiś tam mistrzostwami Polski juniorów, mieli wsparcie finansowe, mieli dożywianie i tak dalej, a tutaj człowiek, który był 19 na olimpiadzie w Londynie, czyli jednak jest to jakiś wynik, musi pracować fizycznie na budowie. Może byś mogła coś więcej powiedzieć, jak działa właśnie Polski Związek Lekkoatletyki, bo też nasza srebrna medalistka
Tutaj Maria opowiadała, że była pozbawiona wsparcia, jeżeli chodzi o fizjoterapię. Tak? Ja tego po prostu nie pojmuję, mając na uwadze, że Orlen, że te wielkie spółki Skarbu Państwa łożą ogromne pieniądze teraz na Polski Związek Lekkiej Atletyki i na wsparcie sportowców. Ja bardzo dziękuję, dziękuję za ten telefon, bo moje pytanie do was było takie. Jak przekuć ten sukces polskich lekkoatletów, żeby im się trenowało jeszcze lepiej, bo słuchając rzeczywiście Majki Andrejczyk i teraz słyszę o Tomali, to te warunki do uprawiania profesjonalnego sportu no nie są na najwyższym poziomie. Myślę, że same warunki, jakby infrastruktura i samo zorganizowanie obozów klimatycznych, zagranicznych, jakkolwiek to nazywamy, jest na dobrym poziomie. Jakby pod względem szkolenia, na pewno zawsze są dyskusje, że ktoś chciałby mieć jeden obóz więcej, jeden obóz mniej, jakkolwiek to sobie zaplanuje i tu już indywidualnie musi się dogadywać ze związkiem. Ale rzeczywiście zawodnik 19 na Igrzyskach Olimpijskich nie ma żadnego wsparcia finansowego. To jest niestety wynika z ustawy o sporcie, i gdzie są przyznawane stypendia sportowe. Tylko tam miejsca jest medalowe? Czy jakaś dziesiątka? Ścisły finał, czyli pierwsza ósemka dostaje stypendium sportowe. Dlatego też może ten sport jest tak stresujący. W jakiej wysokości jest to stypendium? Oj, tego to ci nie powiem. Nie, ale jeżeli ktoś jest medalistą olimpijskim, to jest pewnie około 10, poniżej 10 tysięcy złotych na pewno, tak? 7, może 6. Mhm. Nie chcę tutaj teraz rocznie zrzucać. Rocznie? Miesięcznie. To już jest miesięcznie. Nie. Ja już nie trenuję 9 lat, więc może to się zmieniły te wszystkie stawki, tak? Więc ja już nie mam z tym styczności. Poczekaj, ja ci zaraz powiem o Karolinie Nai, która zdobyła medal. Ale przepraszam, tylko chciałam jeszcze dopowiedzieć. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli chodzi o szkolenie, to myślę, że ono jest na dobrym poziomie, ale kluby w Polsce lekkoatletyczne niestety stoją na bardzo niskim poziomie pod względem i finansowania stypendiów, i też, co najważniejsze, opłacania trenerów klubowych. Mhm. Trenerzy klubowi w lekkiej atletyce to są pasjonaci, którzy przychodzą i jeżeli dostaną 400 zł na miesiąc, to po prostu traktują to jako nagrodę za to, że się realizują, tak, jako ludzie. Niestety, myślę, że na palcach u jednej ręki można by było wymienić w Polsce kluby, w których trenerzy albo zawodnicy mają przyzwoite stypendia i wynagrodzenia. Mamy dużego akurat partnera opiekującego się lekkoatletami, to jest Orlen. Totalizator również zajmuje się dużą grupą sportowców, wioślarkami chociażby. Natomiast choćby Zosia Enaui przez wczoraj nam mówiła, że tak, jest wsparcie od sponsorów dla sportowców, ale dla trenerów już nie. To oni sami muszą opłacać sobie trenerów. Wy, sportowcy, sami opłacacie sobie trenerów. Janusz, miałeś dwa zdania. Tak, absolutnie byłbym za kickboxingiem, to jest pewien problem. W jakiej formule kickboxing? Bo mówię, kickboxing to jest K1 najbardziej popularny. Dzisiaj, prawda, mamy formułę full contact, w której kiedyś Marek Piotrowski był, mówię tu o formule amatorskiej, był mistrzem świata, a później zawodowym. Mamy light kontakty, semi kontakty, planszowe i tak dalej. Tego jest strasznie dużo. Podejrzewam, że najbardziej atrakcyjny K1 być może by się przebił. Z tego, co wiem, cały czas są czy jakby jest walka, są starania o to, aby znalazł się. Jest na liście chyba tam daleko oczekujących, ale to chyba na razie żadne decyzje nie są podjęte i boję się, że może czat nie podpowiada, wejść. Że żużel to by była dyscyplina, która mielibyśmy medale. Oczywiście, że tak. Bartek Zmarzlik jest fenomenalny. Janusz, ja cię jeszcze zapytam, komu byś dał nagrodę Wala Bakera? Jeszcze nie skończyły się igrzyska. Będą jutro 4 finały. Będzie walczył w kategorii super ciężkiej, zawsze tej najbardziej elektryzującej, czyli będzie walczył Bahodzi Dżałow z Uzbekistanu, główny faworyt do złota, i może być dobry pojedynek, będzie walczył z Amerykaninem Richardem Torresem Juniorem, pierwszym Amerykaninem w finale kategorii super ciężkiej od 1988 roku, kiedy Riddick Bowe walczył z Lennoxem Lewisem w Seulu. Wtedy przegrał, prawda, Riddick Bowe przed czasem z Lewisem, a więc prawdopodobnie Richard Torres też przegrał przed czasem z Bahodzi Dżałowem. Może nie przed czasem, ale na punkty raczej przegrał. Na razie to jest ciekawe pytanie, dlatego, bo jutro jeszcze będzie dwóch zawodników
znakomity. Finał kategorii lekkiej z limitem kategorii lekkopłciennej, ale to zbyt skomplikowane na temat na dłuższe opowiadania, bo to idiotyzm jest zupełny. Zawsze była kategoria lekko półśrednia, 63,5-64 kg. Teraz, kiedy zrobiono jedną kategorię i nazwano ją lekką, to dano limit kategorii wyższej i jest... 60 kg to się niezmiennie od dekad kojarzyło tylko z kategorią lekką. Dobrze, ale zostajemy. Kategoria lekka. I tam w finale będzie walczyło dwóch znakomitych facetów. Jeden Kubańczyk, znakomity Kubańczyk, który będzie szedł po czwarte olimpijskie złoto dla Kuby. Kuba znów odżyła na tych igrzyskach za sprawą tych doświadczonych, starszych zawodników. I to jest Andy Cruz, moim zdaniem najbardziej kompletny, najlepszy z kubańskiej ekipy. I brylant amerykańskiego boksu, Keyshawn Davis, już zawodowiec, ma trzy zawodowe walki, który właściwie, gdyby te igrzyska były rozgrywane, gdyby się odbyły kwalifikacje dla obu Ameryk w Buenos Aires, to jego by nie było. Nie byłoby Duke Oragana, wicemistrza olimpijskiego, nie była Troya Isleya, który tutaj bardzo dobrze walczył, choć przegrał. To są zawodowcy, którzy już mają po kilka zawodowych walk. Moim zdaniem ten pojedynek może wyłonić zdobywcę Pucharu Barkera, kategoria lekka, czyli stawiam na Andy Cruza, który po kapitalnej walce wygra z Keyshawn Davis. Sprawdziłem, godzina 7:15 tak rano ta walka. Komentujesz? Wyjeżdżam w pół do gdzieś 15 po 6. Prawdopodobnie kortów nie będzie o tej porze. Posłuchaj, dzisiaj nasz faworyt i ulubieniec, o którym często tutaj mówiliśmy, Hyżniak, Ukrainiec, przegrał finałową walkę. Akurat wtedy, kiedy reprezentacja Brazylii w siatkówkę przegrywała medal brązowy, o siatkówce jeszcze sobie zaraz porozmawiamy. No są już nasze dwa asy, i to jest eksperymentalne łączenie, więc to będzie dobre. Ale to kiedy Brazylijczycy przegrywali w siatkę, to brazylijski bokser, pięściarz, pokonał Hyżniaka, ściął go z nóg lewym Ale szybem. To jest zupełnie zamknięta historia. Ten Saucedo ma 23 lata. Dwa lata temu, podczas Mistrzostw Świata ostatnich, które rozegrano, bo później z powodu pandemii nie można było kolejnych rozegrać, w Jekaterynburgu, przegrał w półfinale z Rosjaninem Glebem Baksim. Gleb Baksi zdobył tam złoty medal, wspaniały rosyjski pięściarz. I tu Gleb Baksi przegrał z Saucedo. Była dobra walka, ale minimalnie lepszy był i wygrał zasłużenie Saucedo. Więc ma teraz na rozkładzie mistrza świata aktualnego z 2019, mistrza świata Hyżniaka z 2017, bo Hyżniak był mistrzem w Hamburgu w 2017 roku. Hyżniak to jest w ogóle facet, który po zmianie kategorii z półciężkiej na średnią zrobił taki nieprawdopodobny progres. To jest typ gościa, który jest gong, rzuca się do ataku i bez przerwy zadaje ciosy. Ja takiego różnych widziałem ludzi w boksie olimpijskim, ale jakby tak policzyć na maszynkach, ile tych ciosów jest, w ogóle nie zwraca uwagi, czy jemu ktoś zadaje ciosy, bo raczej stara się blokować te ciosy. Wchodzi z podwójną gardą i tam zadaje te serie. I tutaj rzucił się na tego... Dobrze taki się ogląda, ale... Tak, dobrze się ogląda. Ja nawet myślę, że... Bo ma nieprawdopodobny, wiesz, silnik, czyli ma to kardio naprawdę dobre. Pytanie, jak on przy tej intensywności wyglądałby w zawodowych walkach na dystansie 10 czy 12 rund. I przy mocnych ciosach. Ja to, czy potrafi przyjąć. No tu się okazało, że nie kończy, że do końca. Jak wiesz, niesamowicie. No i co się dzieje? Dwie pierwsze rundy wygrywa spokojnie obszkich sędziów 10-9, co oznacza, że praktycznie ma już zwycięstwo w kieszeni, dlatego że przy punktacji rundy 10-9 rzadko się punktuje 10-8, nawet przy dużej przewadze boją się sobie takiej punktacji. Właściwie ma już ten złoty medal w kieszeni. Ale oczywiście on nie potrafi robić kroku do tyłu, czegokolwiek zmienić, a więc trzecia runda się rozpoczyna, rusza do ataku. Nawet komentując to powiedziałem, że wydawało mi się, że tych dwóch poprzednich, szczególnie w drugiej, Saucedo jakby troszkę zrezygnowany, że dobrze chyba ten pojedynek przegra. Ale nagle, że Saucedo zaczyna te wymiany podejmować. Nagle coś w niego wstąpiło i też się wchodzi w te ciosy rywala. I w pewnym momencie jest akcja taki lewy na lewy sierp i nagle tylko widzę błysk na czubek szczęki. Pada ten Hyżniak, ale wstał jak Wańka Stańka błyskawicznie, tylko się zachwiał lekko i sędzia błyskawicznie przerwał. Nie liczy. No i tu jest pytanie. I to jest poważne pytanie, ponieważ knockdown i liczenie nie przekłada się automatycznie w boksie olimpijskim, jak w boksie zawodowym, na utratę punktu. W boksie zawodowym runda, gdzie jest jeden knockdown, byłaby punktowana 10-8 z automatu dla tego, który ten knockdown zadał, prawda? Natomiast tu nie. Chociaż mogłoby to wpłynąć na punktację sędziów.
I wtedy by mogli punktować 10-8. Przy punktacji 10-8 byłby remis po 28. Mhm. I wtedy sędzia musi wskazać, który jest, jego zdaniem zasługuje na zwycięstwo. Hyżniak był totalnie wzięty, rozpacz w tych oczach, kiedy ten przerwał pojedynek. W ogóle nie liczył. No i w tym momencie główny kandydat do złotego medalu, jeden z kandydatów do Pucharu Vala Barkera, wypada. A więc no to też dodaje smaczku temu turniejowi. Ale mam tezę, że przerwał za szybko sędzia. Co moim zdaniem też, sądzi pan ekspert? Ja też to powiedziałem, że przerwał troszkę za szybko. Inna sprawa, że jak ten błyskawicznie wstał, to jednak się tak troszkę zachwiał. Wiesz, to działa na tych sędziów w boksie, kiedy mi się tam wbija olimpijskim bez przerwy, żeby bezpieczeństwo jest najważniejsze. I oni tylko, i teraz zależy, na ile który jest wrażliwy, prawda, na to wszystko. Jeden to wypuścił, powiedzmy, a drugi to zatrzymał, tak jak w tym przypadku. Będziesz pamiętał jutro, żeby przyznać tę nagrodę po tych ostatnich... Osobiście? Osobiście. Tak, osobiście przyznam ją, tylko nie wiem, jak to zrobię, no, żeby dostarczyć. Natomiast myślę, że będzie decydująca ta walka, co powiedziałem, Kishon Davis, Andy Cruz. Jeżeli ktoś lubi boks, taki powiedziałbym, w wymiarze niemalże artystycznym, to ta walka najbardziej chyba będzie na to zasługiwać. Są nasze dwa ananasy. Tak, Zamorano 102, jutro będziesz miał odpowiedź na twoje pytanie. I jest Marcin Możdżonek i Paweł Siedzieniewski. Jeden z pod Wrocławia, drugi, jak rozumiem, z Olsztyna. Marcin z Olsztyna i Paweł z Wrocławia. Panowie, dobry wieczór. Miło nam bardzo było gościć was w naszym studiu. Niestety od czterech dni, szczerze mówiąc, siatkówka przestała być sportem numer jeden dla polskich kibiców. No i u nas też spadła troszkę na drugi plan, na rzecz lekkiej atletyki. Ale dzisiaj poznaliśmy finalne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o turniej panów. Brązowy medal nie zdobyli Brazylijczycy, przegrywając z Argentyną 2-3, a potem w wielkim finale około godziny 14:15 się zaczynał ten mecz. Francja wygrywa z Rosją 3-2. Zacznijmy od Marcina, mamy was w dwóch różnych miastach, więc pierwszy Marcin, niech się wypowie, potem Paweł. Zapytam was po prostu tak ogólnie. W czym Francja okazała się lepsza w tym spotkaniu? Bo to jest no, chyba wielka sensacja. Francuzi, którzy mieli nie wyjść z tej grupy w pewnym momencie, finalnie sięgają po złoto, ogrywając po drodze i Polaków, i Rosjan. Marcin. W czym Francja była lepsza? W tym, że wytrzymała. Używając nomenklatury pięściarskiej, dostała parę ciosów w grupie, ale mimo wszystko ustała na nogach i to wytrzymała. Mecz z nami był dla nich meczem przełomowym i od tego momentu już byli praktycznie nie do zatrzymania. Nakręcali się z akcji na akcję, z seta na set. Mecz z Argentyńczykami zagrali kapitalnie. Nie była to może najładniejsza siatkówka, ale udowodnili, że są od nich po prostu dużo lepsi. No a już w dzisiejszym finale pokazali, że oni bardzo, bardzo, bardzo mocno chcieli tego złota. Chociaż tam w trzecim secie Laurent Tilly coś im tam namieszał, podwójne zmiany zaczął robić. I Rosjanie dzięki temu złapali wiatr w żagle, doprowadzając do remisu, do tiebreaka, jakże nerwowego, w którym Francuzi też źle zaczęli, bo już od 0-3, ale mimo wszystko się pozbierali i ten genialnie dzisiaj grający Ngapet, jak i od ćwierćfinału genialnie grający, poprowadził ich do zwycięstwa. Tak, mówiłeś o tym Ngapecie, że on potrafi odpalić. Paweł, twoje zdanie? No ja nie będę odkrywczy, no, zgodzę się z Marcinem. Przede wszystkim potwierdza się to, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, czyli grupa B była zdecydowanie lepsza i Francja, która już była wielokrotnie w trudnej sytuacji i pakowana do domu, już miała zabukowane bilety, no to dźwignęła się z niesamowitych kolan i nigdy nie zagrali w ćwierćfinale igrzysk. No ten mecz z Polakami był przełomowy. Tak na dobrą sprawę. Chyba uwierzyli w to, że mogą. Wrócili z dalekiej podróży. No i poszli za ciosem. No, był łatwy w miarę półfinał z Argentyną. A dzisiaj, no co zrobiło różnicę? No przede wszystkim, no król polowania jest jeden. No, Erwin Ngapet, no to chyba nic nie trzeba mówić więcej. Chyba kto oglądał to spotkanie, to wie, jak to wyglądało, jak to się użyło, jaki to jest fenomenalny zawodnik. Nietuzinkowy lider mentalny i sportowy. I powiem szczerze, że ja czekałem na te emocje i dwa mecze, i zarówno ten obrązowy medal, i zarówno mecz finałowy spełniły moje oczekiwania pod względem emocji, pod względem sportu, pod względem dramaturgii.
Więc ja jestem, że tak powiem, mega szczęśliwy. Brakowało mi takich spotkań. Mówiłem, że czekam na ten finał, bo chciałbym, żeby się okazał godny finał Igrzysk Olimpijskich. I tak się stało. Była dramaturgia. Wydawało się, że Rosja ma to wszystko pod kontrolą przez pierwszego seta. Niespodziewana sytuacja, nagły zwrot sytuacji w pierwszym secie. Później Francuzi poszli za ciosem. Ale Rosjanie też pokazali charakter, no bo wydawało się, że wszystko zmierza ku łatwemu 3-0. A powiem szczerze, nawet taka analogiczna sytuacja do meczu z Polakami, bo Polacy prowadzili 2-1, bodajże 7-4 w czwartym secie i wydawało się, że dojadą jakby z tym wynikiem do końca. I dzisiaj to samo. Francja ma 2-0, bodajże zaczyna trzeciego seta 7-3, a później jest, nie wiem, nagły zryw Rosjan, którzy cały czas wierzą, że można. No i no, fenomenalny Michajłow. W pewnym momencie to wyglądało jak pojedynek dwóch światowych gwiazd siatkówki, czyli Michajłow kontra Ngapet, czyli ludzie, którzy grali przez kilka sezonów w jednym z najlepszych klubów w Europie, w Zenicie Kazań. I do tego dołączył się Kliuka, zresztą też nominowany do szóstki tych igrzysk, więc no ja jestem mega szczęśliwy, no bo naprawdę się świetnie te dwa mecze oglądało. Po 33 latach znowu medal zdobyła Argentyna. Wtedy miała w składzie Hugo Conte, który komentował dzisiejsze spotkanie dla argentyńskiej telewizji, a na parkiecie dzisiaj medal zdobył jego syn Facundo. Zresztą się wyściskali bardzo długo po tym spotkaniu. Marcin, zapytam cię jeszcze, obu was zapytam króciutko i szybko. To ja już nie zapytam. Impreza, no to, nie, ale to ja już nie zapytam, proszę bardzo. Nie, no wiesz co, tak proszę, spytam, proszę. O, ale nie, proszę, chcesz. Bardzo proszę. Impreza, w której Brazylia i Polska nie zdobywają medalu. To tego chyba nikt nie mógłby sobie, Marcin, wymyślić przed turniejem. No nikt, jeżeli ktoś by postawił domu Buchmachera, to by wygrał chyba 100 domów za taki typ. No sytuacja nie do pomyślenia. No, dzisiaj Brazylijczycy grając o brąz, widać było po nich, że są bardzo zrezygnowani, że opadli z sił i że już chyba odliczają godziny do wylotu do Brazylii. No a my niestety okazało się, że jednak jesteśmy za słabi i źle przygotowani na walkę o olimpijskie złoto. Sytuacja smutna, ale z drugiej strony też i sytuacji sporo było dzisiaj wzruszających. Jak patrzyłem na to, jak Argentyńczycy się cieszą z tego brązowego medalu, jak ta sytuacja, o której wspomniałeś, gdzie taką piękną klamrą rodzina Conte spięła 88 rok i 2021. Łzy szczęścia Ngapeta i jego kolegów podczas ceremonii wręczania złotych medali, no nawet i u mnie wzbudziły emocje. To ja was na koniec zapytam, bo myśmy zaczęli program od podsumowania, czy te igrzyska nas trochę rozczarowały pod względem poziomu sportowego, czy nie. Czy was turniej olimpijski zadowolił? I czy paradoksalnie wygrała najlepsza drużyna na tych igrzyskach? Pawełku, do ciebie. Siatkówka? Tak. Siatkówka, tak. Tylko siatkówka. Czy to był wysoki, solidny poziom sportowy, czy taki komsi komsa? Znaczy, powiem tak, no tak jak Marcin powiedział, konia z rzędem temu, kto wytypował klasyfikację końcową tego turnieju. Wszyscy jednogłośnie przed tym turniejem mówiliśmy, że główni faworyci to Brazylia, Polska i Stany. Stany nie wyszły z grupy, Brazylia skończyła na czwartym, czyli z przysłowiowym burakiem. Polacy zatrzymali się na ćwierćfinale, ale to jest piękność i brutalność i nieobliczalność sportu i siatkówki przede wszystkim jako dyscypliny, że nie zawsze ten murowany faworyt i ten potencjał sportowy na papierze wygrywa. Powiem szczerze, czy mnie finał mnie jakby zaspokoił, bo dostarczył mi naprawdę wielu emocji i z zaciekawieniem oglądałem to spotkanie finałowe, tak samo mecz o brązowy medal. Natomiast czy wygrała drużyna najlepsza? No wygrała najlepsza drużyna, no bo nie ma co tutaj gdybać. No. Przeszli Mekkę, że tak powiem, i mękę podczas grupy. No i grali na tyle skutecznie, że pokonali po kolei, no powiedzmy, no wszystkich przeciwników, którzy mieli na swojej drodze, więc no Francja jest wielka i pokazała to dzisiaj w finale. Natomiast jaki był poziom? No na pewno jesteśmy wszyscy rozczarowani, że nie ma w tej
w tej elicie Polaków, bo wszyscy dużo żeśmy sobie obiecywali. Natomiast no mówię, to jest chyba temat na oddzielny odcinek, żeby dzisiaj na spokojnie i na chłodno rozłożyć te wszystkie czynniki i rzeczy, które się wydarzyły po drodze i które zaważyły o tym, że tego finalnego sukcesu nie ma. Natomiast ja myślę, że po tych ostatnich finałowych zmaganiach jestem mega zadowolony. Dziękujemy bardzo. Paweł Siedzieniewski i Marcin Bożdżonek dzisiaj byli raz jeszcze razem z nami. Będziemy do was, chłopaki, wracali. Zadzwonimy do panów. Okej, okej. Na razie. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć. Na razie. Hej, chłopaki. I pan Janusz jeszcze. Trzymajcie się. Cześć, cześć, Marcin. Jeszcze pan Janusz prosi tak, o głos, jeśli chodzi o turniej siatkarski. Od dawna powtarzam, że w tej czołówce, do której należy, powiedzmy, 5-6 drużyn, właściwie każdy wynik jest możliwy. Jeżeli ktoś tu zaskoczył tak naprawdę mocno, to Argentyna, zdobywając brązową medal. Wiadomo, że pięknie grają, ale myślę, że to nie byli kandydaci na pewno do medalu. Co do Francji, wiadomo było, że jest w stanie wygrać z każdym i z tej szóstki z każdym przegrać. To było pewne. Przecież Francja rozpoczęła turniej od porażki ze Stanami Zjednoczonymi. Później była na wylocie, ale wylecieli ci, którzy z nimi wygrali, czyli Stany Zjednoczone, musieli się pakować i wracać. Natomiast oni pokonali reprezentację Komitetu Olimpijskiego Rosji już w fazie grupowej, czym się uratowali. Bo to był mecz, kiedy stali pod ścianą i gdyby tam przegrali, to już byłoby po wszystkim. No a później doszedł ten mecz z Polakami. Niesamowite jest to, że kończy pracę Laurent Tilly z reprezentacją Francji po kilkunastu latach. No wspaniałym sukcesem. To jest w ogóle pierwsze złoto. Pierwszy, przecież tak. Igrzysk Olimpijski. Oni nigdy nie byli mistrzami świata. Także to jest wielki sukces. A zastąpi go legenda siatkówki brazylijskiej. Człowiek, który twórca potęgi brazylijskiej, Bernardo Rezende, który będzie trenerem reprezentacji Francji. W ogóle Brazylia to jest ciekawa rzecz. Od 2004 roku grała we wszystkich finałach Igrzysk Olimpijskich. A teraz nie zdobywa medalu. Więc ja myślę, że to jest ten spadek koncentracji musiał nastąpić, bo... No i też to jest jeden z najstarszych zespołów, mówiliśmy tak, o tym, ale kiedy się grało złoto i to złoto jest celem, to ten brąz to już jest w tym momencie... Nie znaczy, że odpuścili ten mecz. Oni zawsze toczyli z Argentyną piekielnie trudne mecze, bardzo wynane i te wyniki były bardzo różne. My się możemy cieszyć, że w zawierciu będzie grał najlepszy zawodnik drużyny argentyjskiej, czyli Facundo Conte. A tak mówisz o tej pięknej klamrze, tutaj koledzy mówili faktycznie Hugo Conte, wtedy jeszcze Daniel Castellani grał w tej drużynie, był najlepszym zawodnikiem drużyny argentyjskiej, później nasz trener, prawda? Ale grał też tam Uriarte, no też taka wielka postać. A Uriarte, drugi rozgrywający reprezentacji cały czas, tutaj nie było go teraz, był w Lidze Narodów, prawda? Natomiast tutaj w tym meczu nie grał, bo to była taka kolejna klamra ojca i syna. I zobaczcie, ty Janusz pewnie mi odpowiesz na to pytanie. Francuzi złoty medal w piłce ręcznej. Francuzi srebro w koszykówce. Panowie, dziewczyny w piłce ręcznej w finale jutro zagrają o złoto. Koszykarki brąz, wywalczyły brąz dzisiaj. I w siatce Francuzi złoto, jak kobiety, jeszcze jak rubyski, kobiety, jak jeszcze kobiety w siatce. To jest niebywałe. Czy w historii Igrzysk Olimpijskich, w sportach zespołowych działo się coś takiego? Związek Radziecki, Stany Zjednoczone pewnie takie. Nie, nie, ale w takim wymiarze, aż tak nie. Dalece w Igrzyskach chyba nie. No. My w najlepszym sytuacji mieliśmy bodajże w Montrealu mieliśmy piłkarzy, którzy zdobyli srebrno, no wtedy oczywiście siatkarze złoto, piłkarze srebro i piłkarze ręczni brąz, tak? No, a wtedy srebro piłkarzy było uznawane za porażkę. Było uważane za porażkę. Kazimierz Górski przestał być trenerem. Tak jest, taka to historia. Wróćmy jeszcze do lekkiej, w takim razie, zanim odbierzemy kolejny telefon. Notabene jeszcze tylko powiedzmy, że francuscy piłkarze ręczni, dzisiaj Karabatic i spółka, tak, wygrali finał z Duńczykami, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy siatkarze grali... Trzecie złoto, tak? Karabatica? Tak. Tak, trzeci złoty w ogóle w historii medal. No zrewanżowali się, bo w 2019... I wrócił po strasznej kontuzji, dopiero w czerwcu. Tak. Jaki to miał kłopot francuski kibic, bo w tym czasie grali siatkarze i grali piłkarze ręczni jeden i drugi mecz o złoto. Trzeba mieć dwa telewizory wtedy. No, podzielną uwagi. Albo mieć apkę Eurosportu, Kanał Plus, bo tam można dwa Eurosporty sobie nastawić i oglądać. 1500 metrów mężczyzn jeszcze. Dzisiaj mieliśmy bieg niestety bez Marcina Lewandowskiego. Jak wiemy, ta jego kontuzja nie pozwoliła mu. Jutro Marcin chyba wraca do Warszawy. Pobiegł natomiast przywrócony do tego biegu Michał Rozmysł, czyli nasz człowiek w jednym bucie. Się okazało, że
nie ma kontuzji, chociaż mówi, że czuł jednak ten bieg 1300 metrów pobiec w bosonogi w skarpetce, to nie była łatwa sprawa. Po gorącym tartanie, jak mówił mu, że mu się ta skarpeta aż gdzieś tam wtopiła w dużego palucha od tak, ja uważam, że jakaś firma produkująca skarpety powinna się zgłosić do Michała. Już to idealne, na każdą, na wierzchnię. Tak dobre skarpety. To na pewno. Pobiegł dzisiaj swój rekord życiowy i to o 2 sekundy, bo bieg ten na 1500 metrów mężczyzn został poprowadzony najpierw od startu przez późniejszego złotego medalistę Ingebrigtsena w sposób szalony. Za chwileczkę po tam chyba 300 metrach zastąpił go na prowadzeniu Chariot Kenijczyk i oni poprowadzili ten bieg naprawdę bardzo, bardzo mocno. Być może za mocno dla Marcina Lewandowskiego, tak w ogóle myślę sobie, gdyby tutaj był w tym finale. Tego już nie sprawdzimy. Michał utrzymał się długo. To może nie jest jakieś bardzo eksponowane miejsce, chociaż stypendialne miejsce, tak? Bo tak, był w tej ósemce. Ósemka. Natomiast no, był ósmy, pobity rekord Polski o 2 sekundy. I to chyba dobry wynik dla Michała. Pobicie rekordu życiowego na Igrzyskach Olimpijskich, to musi być dobry start. Tak? Mm-hmm. Pobieg no, nawet chyba ponad miarę swoich możliwości w takim razie. No, oczywiście szkoda Marcina, no bo wydawałoby się, że ten pierwszy bieg eliminacyjny, ta wywrotka, później przywrócenie go do biegi, że to już był limit tego pecha, że wyczerpał już to wszystko. No a tu niestety, no jakieś, to jak w tych filmach oszukać przeznaczenie, tak? No, nie udało się tego zrobić. Tu niestety uraz, który się odnowił, bo Marcin też przyznał później w wywiadach, że gdzieś tam ten uraz mu towarzyszył. No i on się no, przy tym takim tempie pewnie, przy tych emocjach, które mu to towarzyszyły, tak? No bo on już się żegnał z igrzyskami, później go szczęśliwie przywróciły, ale to, jaką on tragedię już przeżył gdzieś tam wewnętrzną taką, bo oczywiście sam podkreślał, że tragedie to się dzieją jakby w innych przestrzeniach, a nie sportowe, takie, które mogą gdzieś tam człowieka potwornie zniszczyć, chociaż też bywają takie historie. Ale rzeczywiście no wydawałoby się, że dostanie skrzydeł już w tym biegu półfinałowym i to uda mu się przede wszystkim ten plan wykonać, który miał. Czy ten tartan jest, ta nawierzchnia Mondo jest rzeczywiście bardziej kontuzjogenna? Częściej się zdarzają tutaj urazy zawodnikom, zawodniczkom? Jest szybsza to przede wiemy, wszystkim. To wiemy, tak. Jest twardsza. Nie wiem, jaki był fenomen tej bieżni w Tokio, bo mówiono o niej jako nowince technologicznej, więc jeszcze jakiś specyfik został dodany do tego materiału, który pewnie przyspieszał, bo to przecież o to chodzi. Ty jeszcze nie startowałaś na tym, nie miałaś szansy na tym, nie. Na tej konkretnym, na tym Mondo. Tak. Znaczy na Mondo w Pekinie to już był, okay. To już było to Mondo, które miało być najlepsze. Tu się okay. Mówi, że jest jeszcze lepsze. To jest jeszcze lepsze. Jakaś wersja 2.0 tego samego Mondo. No już albo 3, 4 i już nie wiadomo ile. To w końcu 9 lat minęło od momentu, kiedy ja skończyłam startować. Także ten czas leci. Ale rzeczywiście wszyscy podkreślają to, że ten, że był no, dziwny, zwłaszcza dla konkurencji technicznych, że to był dziwny, dziwna nawierzchnia. No chyba najbardziej no, przypłacił Marcin Krukowski, tak? Który gdzieś tam mu uciekał, nie mógł we szczepie, który nie mógł zablokować nogi, bo mu uciekał ten tartan. A tam widzieliśmy, ten tartan był taki, się skruszył gdzieś tam. No, ta nawierzchnia się nie utrzymała przy tych oszczepnikach w eliminacjach. Coś no tam to było, są potężne przeciążenia, tak? Akurat w tej konkurencji. Chyba największe przeciążenia w lekkiej atletyce, w takie blokujące. Mamy dzisiaj jeszcze jeden medal, słuchaj. Mamy telefon? Tak, mamy telefon. No bierzmy telefon i pogadamy na koniec o srebrnym medalu. Kto jest z nami? Witam serdecznie, Piotr z Warszawy. Pytania w zasadzie trzy tematy. Pierwsze to dotyczące związku pomiędzy ojcem i synem siatkarskich, zdobywców brązowych medali w siatkówce. Chciałbym napomknąć, że również w koszykówce tego typu precedens miał miejsce. Javale McGee oraz jego mama zdobyła złoty medal w Seulu, więc 37 lat później ten również zdobył ten medal. Także warto o tym wspomnieć. A pytanie, które mam do szerokiej publiczności, to czy mówisz lekka atletyka, czy lekko atletyka? Bardzo ładne pytanie. No. I słuchajcie, jedna i druga forma jest poprawna. Panie Januszu? Absolutnie tak.
Mi jest łatwiej, powiem szczerze, że mi jest łatwiej wymawiać lekko atletyka niż lekka atletyka. Ale jesteś lekko atletką, a nie lekka atletką. To też... Ale obie, bo jest Polski Związek Lekkiej Atletyki, a nie Polski Związek Lekkoatletyczny. Są takie zdania, w których lepiej i ładniej brzmi lekkoatletyka, a są takie, w których ładniej brzmi lekkoatletyka. Bardzo ładne zresztą dwa słowa, na których można sobie połamać język. Dobre ćwiczenie dla każdego komentatora. Dokładnie. Lekkoatletyka. I tak można sobie powtórzyć 20 razy. Jak ci się to uda, to znaczy, że się nadajesz do tej roboty na sitku. No dobra, jeszcze jakieś pytanie mamy? Nie, jeszcze chciałbym powiedzieć, że pani Iwona za mikrofonem przy Future Stay to news dla uszu słuchaczy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj komentowałaś, co komentowałeś dzisiaj mecz, bo brązowy medal. Egipt przegrał z Hiszpanią. Tak. A my się zgadzamy. No ja uwielbiam, komentować mecze, dużo bardziej lubię być schowana i... A wolisz komentować mecze mężczyzn czy mecze dziewczyn? Mężczyzn, zdecydowanie mężczyzn, bo po prostu ta piłka... Ja jestem z tej grupy sportowców, która dużo bardziej woli męski sport. Ja nawet muszę państwu powiedzieć, że dzisiaj... Pan Janusz pochwalił panią Iwonę za komentarz na tak zwanym poza anteną. Tak, bo jestem bardzo wrażliwy na komentarze. Znaczy, rzadko oceniam, raczej publicznie tego nie robię, bo uważam, że nie wypada mi specjalnie jako komentatorowi, żeby innych oceniać. Natomiast prywatnie oceniłem, bo bardzo mi się to podobało i myślę, że... Bo tutaj, wiesz, i fachowość z jednej strony, ale jednocześnie też takie wyważone proporcje, są szalenie istotne, jak się robi to we dwójkę. Czy ty jeszcze masz coś przed sobą? Tak, mam o 8:00 jutro rano finał kobiet. Mhm. Natomiast Rosja. No dzisiaj Rosja-Francja, francuski oczywiście są w finale. Natomiast wczorajszy półfinał pomiędzy Rosjankami a Norweszkami, które do tej pory nie przegrały na tych igrzyskach meczu, które grają tak pięknie w piłkę ręczną i które w ogóle miały pretensje po tym półfinale do francuskich sędzi, które moim zdaniem bardzo dobrze gwizdały ten półfinał, że ten półfinał został przegwizdany, że Rosjanki... po prostu dotrzymywały, miały większe fory u Francuzek. Ten mecz stał na tak kosmicznym poziomie. To był najlepszy mecz na tych igrzyskach. Ja w międzyczasie, jak ona rozgrywała ten półfinał, miałam odpalone starty Majki Andrejczyk. I oczywiście kątem oka chciałam zerkać, ale tak mnie porwał ten mecz. Poziom był, tak jak powiedziałam, no tak wysoki, że aż szkoda, że one się spotkały w półfinale. Jestem ciekawa, czy Francuzki jutro dadzą radę. No bo Rosjanki jednak bronią w ogóle złota olimpijskiego z Rio. I świetnie wyglądają już na początku. Podobna historia co do Francuzów w siatce, czyli groziło im nie wyjście z grupy, a potem od ćwierćfinału zaczęły się tak rozkręcać, że teraz ja już w ogóle... Można chciałem jedno zdanie na temat 1500 metrów. Proszę bardzo. Bo to jest, wiesz, naprawdę niesamowita historia. 20-letni facet, mówię, Ingebrigtsen, prawda, Jakob, rozegrał ten bieg na własnych warunkach od początku do końca. To jest klasa, prawdziwie mistrzowska. Trzech braci Ingebrigtsenów tutaj zdobywa medal, ten najmłodszy. O, właśnie mamy Ingebrigtsena na zdjęciu. To tego człowieka ograł, jeszcze niedawno ogrywał Marcin Lewandowski na Mistrzostwach Europy. Dwaj wielcy rywale. Proszę państwa, także jutro nie będziecie mieli lekko, bo na jednym kanale, patrzę sobie, będzie komentowała pani Niedźwiedź mecz Rosja-Francja od 8:00, a na drugim... O 8:15 walka Richard Torres z Bahodirem Żałowowym. No i to jest o godzinie 8:15. No i nie co wiem. Teraz? No i co teraz? Jak żyć? Jak żyć? Trzeba się przerzucić na dwa kanały. Żałow powinien wygrać błyskawicznie przez knockout i wtedy nie będzie żadnych problemów. Bardzo proszę. Idealny układ. Słuchajcie, mówiliśmy o tych stypendiach. Tak. Mówiliśmy o tych stypendiach. Czy ja mogę jeszcze coś dopowiedzieć? Oczywiście. I możesz, wiesz co, Monia, powiedzieć, bo ja byłam bardzo ciekawa i chciałam dopytać. Czy ty możesz zdradzić, jakiej wysokości są te stypendia dla lekkoatletów w tych klubach, które tak dobrze im idzie? Tego nie wiem. Tego niestety nie wiem, bo to za moich czasów jeszcze było mniej klubów, które dysponowały takimi środkami, ale mówi się o kilku tysiącach złotych. No to, to umówmy się, to nie są jakieś wielkie pieniądze jak na mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, mistrzów Europy. Ale to, co chciałam powiedzieć o stypendiach, to nie jest tak, że się dostanie to stypendium na zawsze. Tylko na sezon? Na jeden rok. Wydaje mi się, przynajmniej wcześniej tak było,
że za medal olimpijski było na 2 lata. Ale to znowu nie daje tej swobody, wracając do pytania, czy muszą gdzieś pracować sportowcy, żeby utrzymać się. Także to dalej nie daje tej swobody, żeby przygotować się do kolejnych igrzysk, bo zawsze gdzieś tam jest ryzyko, że kolejny sezon ci nie wyjdzie. Do tego nie jesteś w stanie zaryzykować na przykład zmiany planu treningowego, no bo może ci nie wyjść totalnie, wyjdzie totalna klapa i tracisz wszystko. Tracisz przygotowania, tracisz, twój trener traci pracę, tak? Jeżeli jest trenerem kadrowym. Jakby to wszystko jest, no, to jest, no nie ma swobody działania tak naprawdę. Nie możesz rozwinąć skrzydeł, że masz kontrakt, że nie wiem, ty masz kontrakt na 2-3 lata i wtedy rzeczywiście jesteś, jesteś rozliczany pod koniec tego kontraktu. Dzisiaj w nocy około 5 nad ranem zdobyliśmy drugi medal. Nasza czwórka kajakowa dziewczyn, pierwszy raz w historii czwórka kobieca zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich. Wśród naszych dziewczyn, o właśnie, to jest ta czwórka. Jest Karolina Naja, jest Ania Puławska, Helena Wiśniewska i Justyna Iskrzycka. Karolina Naja stała się tym samym jedną z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek, ale też sportowców, mając 4 medale olimpijskie. Tutaj właśnie Karolina pokazuje na palcach ręki, ile ma już tych medali. Ania też pokazuje, ile ma medali, bo one już tutaj w dwójce sięgnęły po medal srebrny, dzisiaj brąz. Karolina nie ma co prawda w swoim, że tak powiem, portfolio medalu złotego. Ma. Ale chyba całe kajakarstwo nie ma. Prawda? Całe kajakarstwo nie ma. To prawda. Zdobyła jeden medal srebrny i 3 brązowe od igrzysk w Londynie przez Rio, aż teraz po Tokio, gdzie zdobyła 2 medale. Ma tyle samo medali, co Robert Korzeniowski, chociaż Korzeń ma same złote. Ma tyle samo medali, co Adam Małysz czy Kamil Stok. Tak jest. A wracam do tego, że idę o wielki zakład. Sam nie byłbym, nie poznałbym Karoliny Nai na ulicy, gdyby przechodziła, no bo jest w zasadzie sportsmenką anonimową dla nas, dla kibiców sportu. I tutaj wracam do tych stypendiów. Sprawdziłem sobie. Karolina niedawno przeniosła się z Gorzowa do Poznania. W Poznaniu dostaje kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie takich stypendialnych. Wiecie, ile dostawała w klubie z Gorzowa, kiedy tam mieszkała? 400 zł. To były jej pieniądze. Oczywiście Gorzów stoi głównie żużlem, tam jest ta dyscyplina, jest absolutnie sportem numer jeden. Ma 3000 obserwujących osób na Instagramie, to tyle co nic. No teraz to może się powiększy. Jeszcze jedno, w plebiscycie przeglądu sportowego była dwukrotnie. No plebiscyt przeglądu sportowego jest pewnego rodzaju jakby probierzem też popularności tego, kim dany sportowiec jest. Oczywiście była w tych latach olimpijskich, czyli w 2012 i w 2016 roku. W 2012 roku zajęła miejsce 16, a w 2016 była też poza dziesiątką. Nie było jej w tej finałowej dziesiątce. Ciężko jest tym sportowcom z tych dyscyplin mniej medialnych się przebić. Lekkoatletyka, wiadomo. Jest królową sportu, jest kilka dyscyplin, które się mają nieźle w Polsce, ale akurat kajakarstwo do nich nie należy. Ja myślę, że i kajakarstwo, i wioślarstwo to są te niedocenione dyscypliny, tak, które chyba przynoszą nam medale olimpijskie. Słuchajcie, chyba że był jakiś naprawdę spektakularny sukces w postaci, nie wiem, no 10 medali, w tym 4-5 złotych, to wtedy byłoby, no bo tutaj mamy jednak ten wynik lekkoatletyki niesamowity, mamy te 9 medali, dobrze liczę? Tak. 9 medali, 4 złote, tak? To jest, nie, dobrze powiedziałem? 4. Tak jest. 4 złota, więc to jest naprawdę wynik nieprawdopodobny. To jest wynik lepszy niż ten z Tokio sprzed 64 roku. I zobaczcie, że mówię 3 złota, zaraz, bo teraz... Lekkie? 2 razy tak. Młot. Tomala, dwa razy młot, Tomala i sztafeta, 4, czyli dobrze. Porównajmy to taką sytuację, bo trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej, jeśli liczymy złote medale jako ten wyznacznik, bo Włosi na drugim miejscu 5 złotych medali. Ja sobie tak wyobraziłem, bo oczywiście leżą w większości sporty walki, które kiedyś były potęgą, no bo w klasyfikacji z najbardziej medalodajnych dyscyplin boks jest wciąż na drugim miejscu za lekką atletyką. To mniej więcej wygląda tak, jakby teraz na tym turnieju bokserskim, czy doszły jeszcze kobiety, 5
kategorii kobiet, gdyby, nie wiem, zdobyli mężczyźni, raczej polscy bokserzy 9 medali, w tym 4-5 złotych. No to jest w ogóle historia, która jest w ogóle niemożliwa, bo w Tokio zdobyliśmy 7 medali, w tym 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe. Mieliśmy drugie miejsce w klasyfikacji medalowej w 64. To jakby stan posiadania utrzymuje, a nawet powiększa lekką atletyka. Natomiast sporty walki właśnie w całej swojej rozciągłości, mimo że zapasy zawsze tam wyrwą jakiś medalik drobny, to jednak to jest, nie ma żadnego porównania z tym, co było kiedyś. I zobaczcie, i my mówimy o sportowcu, o sportowczyni, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, która po wygraniu... Sportsmence. Po sportsmence, dziękuję. Która po wygraniu brązowego medalu mówi coś takiego, że ona się najbardziej cieszy, że wprowadziła, że pozwoliła młodym dziewczynom, które tak naprawdę mają jeszcze przed sobą kupę lat pływania na tych kajakach, poznać, czym jest smak medalu. I to był jej cel na dzisiejszy wyścig, żeby pozwolić jej młodszym koleżankom zdobyć medal olimpijski, żeby one już złapały to doświadczenie, żeby wiedziały, jak dalej pływać. To jest coś pięknego. To jest naprawdę taka odpowiedzialność, tak? Przede wszystkim tej liderki. Jaki fantastyczny charakter sportowy, bo to jest przecież kluczem zespołowych jakichś dyscyplin, żeby, tak jak mówiłaś o dziewczynach, żeby się zgrać, żeby tam nie było żadnych kwasów, żeby nikt nie myślał tylko o czubku swojego nosa, tylko też o pewnych rzeczach dookoła. Ale też, słuchajcie, to jest taka odpowiedzialność. Ja myślę, że to właśnie w sztafetach było pokazane, że trener jednak mając i w miksie, i tutaj, mając do wyboru kilka dziewczyn, które były na podobnym poziomie, nie stawiał na te liderki, tylko nawet w tych biegach eliminacyjnych, czy półfinałowych, jak je nazwiemy, wstawiał inne dziewczyny, żeby każda z nich mogła odnieść sukces tak naprawdę. Tak. I to nie jest tylko sukces pod tytułem tu i teraz zdobywamy medal olimpijski, ale myślę, że też to samo działo się w kajakach, tak? To podświadomie może się dzieje, ale w tych sportach niedofinansowanych jednak ludzie nie tylko walczą o medal olimpijski, ale też o emeryturę olimpijską, tak? Tak. Więc im więcej osób wprowadzi się do tej drużyny, no, tym więcej ma zapewnioną ten podstawowy byt na przyszłość. Ja to właśnie o tym tutaj kiedyś już mówiłem, podczas jednego z programów, jak polskie floreciski walczyły z Włoszkami w Sydney o złoty medal. To była młoda drużyna, Mroczkiewicz, Gruchała, Rybicka i jeszcze Szewczyk. I pamiętam, jak Fechmistrz Pagliński wpuścił właśnie na jedną bodajże walkę Szewczyk po to, żeby miała tą emeryturę, prawda? No. Bo to była taka sytuacja. Te emerytury to był paraliż w wielu przypadkach. Marek Garmolewicz, mistrz Europy, znakomity zapaśnik w kategorii 100 kg. Pamiętam, przegrał tę walkę o ten brązowy medal. No to była rozpacz, mówi. Pamiętam tam pierwsze zdanie, bo ja wtedy o tym pisałem, żeby z nim parę zdań zamienić, to było: nie mam emerytury. Ale ja rzadko o tym mówię, ale powiedziałam to do mojego męża w momencie, kiedy jechaliśmy w busie na stadion w Atenach. Powiedziałam, że jadę po emeryturę i jej nie mam, bo też mnie to gdzieś tam zażarło, ta myśl. Słuchaj, pytało to czat, nie dzisiaj, ale któregoś dnia, to tak tylko gwoli wyjaśnienia, czy multimedaliści olimpijscy mają multiemerytury olimpijskie? To jest tylko jedna emerytura. Jedna emerytura i ona nie jest wcale jakąś wysoką emeryturą, bo to jest jakieś koło między 2 a 3 tysiące złotych. Piotras z czata przypomina, że chciałbym przypomnieć Klaudię Zwolińską, Olę Kowalczuk, czwórkę podwójną wioślarzy, Piotra Myszkę, Martę Walczykiewicz, Dorotę Borowską, Olę Mirosław, bo wszyscy byli o krok od medalu i warto o nich przypomnieć. Pamiętamy, rzeczywiście to byli ci, którzy znaleźli się tuż za podium, gdzie ta emerytura niestety olimpijska im uciekła. Jeszcze tylko dodam a propos tych kajakarek, że dzisiaj w czwórce kajakowej Polki pokonały Nową Zelandię i to jest o tyle istotne, że w nowozelandzkiej czwórce płynęła Lisa Carrington, która tutaj biła się o czwarty złoty medal dla siebie.
miała, no akurat tam, gdzie ona startuje indywidualnie albo ma tylko jedną swoją koleżankę w dwójkach, to ona tam zdobywa złote medale, ale tutaj dwie pozostałe nowozelandki jednak były trochę słabsze. Na szczęście dla nas i to my mamy medal, a Carrington nie udało się zdobyć czterech złotych medali. Swoją drogą niesamowita jest Elisa Carrington. Powiem wam, że są tacy sportowcy, na których ja patrzę, Bartek Zmarzlik jest między innymi takim sportowcem i Elisa Carrington też jest takim sportowcem, którzy mam wrażenie, że są połączeni ze swoim sprzętem. Że tak jak motocykl, przepraszam, i Bartek Zmarzlik, mam wrażenie, że to jest jakaś jedna całość, tak samo Lisa Carrington i ten jej kajak, mam wrażenie, że ona tak pływa pięknie i no, budzi no to ogromne to wrażenie. Pewnie, no. Tak, to jest to. No, bardzo ładnie się na nią patrzy. 2844 złote emerytura olimpijska na dzisiaj. To tyle. A Marta Walczykiewicz oczywiście ma emeryturę olimpijską za igrzyska w Rio. Kochani, igrzyska, tak. Przepraszam was. Ostatni telefon? Ostatni telefon i on od bardzo dawna nam wisi. Jesteśmy? Halo? Halo, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Jestem na wizji, tak? Tak. Jesteś. Nawet na folii. Dzień dobry. Ja troszkę chciałam drastycznie zmienić temat i mam do pani Iwony pewne pytanie. Potrzebuję porady. Słyszy mi pani Iwona? Tak, oczywiście. Nazywam się Wojtek. Mam dzisiaj urodziny. Czekamy sobie z znajomymi przy pewnym greckim stole, ale towarzystwo jest niepełne. Co mamy zrobić, pani Iwono? Wojtuś, wszystkiego najlepszego. No słuchaj, mimo wszystko. Poczekaj, robotę kończę za 7-10 minut. Nie? Jakiś no, kolejny 10 minut. To ja czekam na dzwonienie się w ogóle, więc no, sytuacja jest dramatyczna, zacieśnia się. I, ale no, my musimy też to możemy zrobić, wpaść. Ale czy my też ale jesteśmy my zaproszeni? Też zaproszeni jesteśmy? Tak, miejsca są. Zapraszamy. No, okej. Okay. Dobra, bardzo dziękuję. No, ja rozumiem poważne tematy olimpiada, ale są też inne rzeczy. Są sprawy ważne i ważniejsze, oczywiście. Ale nie bywało, że udało ci się dodzwonić. Dzwoniliście, czy to jest jakiś układ? No, tutaj poruszyłem pewne przypadek, czmurki, dobra, tak przypadek. Reżyserka mówi, że przypadek. No, okej, okay, zaraz pani będziemy Iwono, tańczyć czekamy, do czekamy z utęsknieniem. Świetnie. Dobrze, czyli zaczęliśmy od słów naszego chodziarza Tomali, że Biba. No i będzie Biba. I będzie Biba. Proszę ale państwa, są sukcesy, to są, jest. Są jest sukcesy powód. Polskich sportowców, to prawda. Pokażemy wam na końcu jeszcze chyba klasyfikację medalową. Oczywiście. Ona jeszcze się może zmienić, chociaż umówmy się, igrzyska się powolutku kończą. Jutro ostatni dzień zmagań. Przypomnę wam, że za godzinkę, dosłownie za godzinę rusza maraton. Najlepsi maratończycy pokonują trasę w ciągu 2 godzin, więc spokojnie możecie posiedzieć do drugiej nad ranem i jeszcze zobaczyć, kto zdobędzie dzisiaj złoty medal. A ja wam powiem ciekawostkę. Chińczycy rozpoczęli, przepraszam, Japończycy. Nie, w Chinach rozpoczęły się igrzyska o 8 sierpnia, dokładnie 8 minut i 8 sekund po 8, bo dla Chińczyków to jest szczęśliwa liczba. A widzisz. Zobacz, 38 z medali Chiny tak. Są na pierwszym miejscu. Już wkrótce zacznie się paraolimpiada, o której wam na pewno będzie opowiadał bardzo szeroko i bardzo gęsto Michał Pol, bo jest przecież attaché prasowym reprezentacji Polski i to też się zaczyna. Igrzyska paraolimpijskie rozpoczynają się na tym samym stadionie olimpijskim w Tokio. Na tych 14 medali? Mamy 14? 4, 5, 5. 9 medali to są medale lekkoatletów. I z czego się bardzo cieszę, nie tylko konkurencje techniczne, z tym szacunkiem Monika, cieszę się, że już nie tylko cały czas zdobywamy na rzutni, na skoczni, tylko zaczęliśmy zdobywać medale na bieżni, co wcale nie jest takie oczywiste, bo wydawać by się mogło, że Amerykanie, Jamajczycy, a na długich dystansach Kenijczycy, Etiopczycy, że nie mamy tam nigdzie szans, a my jednak przywozimy cały wór medali ze stadionu lekkoatletycznego. Zdjęcie chcesz zrobić jeszcze? Tak, bo widzę. Już kończymy. No to kończymy w takim razie. To my róbmy. Bo już kończymy w imieniu. Tak, nie porozmawialiśmy dzisiaj o koszykówce, dlatego zapraszamy was na program Do Kosza. Tam we wtorek. Temat basketu myślę, że będzie wyczerpująco omówiony. Luka Doncic nie zdobył jednak medalu. Słowenia przegrała mecz o brąz, Amerykanie pokonali Francuzów. Szkoda, też żałuję. Luki Doncicza. I jeszcze na koniec nasz sukces indywidualny. Mamy 100 tysięcy followersów drużynowy na Instagramie. Tak. Podzielcie się. No. Będziesz miała wkrótce tak samo. Śledźcie Monikę na Instagramie i fundację. 100 tysięcy i
Chcemy więcej. Janusz, a może ty dołączyłbyś na Instagram? No właśnie. To by było wydarzenie. Ja myślę, że byłoby dużo followersów. Janusz spojrzał na mnie wzrokiem, a zdaje się zwariował. Janusz by tam selfie wrzucał. Niczego nie wykluczę. Ale te live, ja już widzę te live z tymi opowieściami. Jak polski bokser zdobędzie medal... Słuchaj, to zobacz. Igrzysk olimpijski. Ale tak, komentuję boks na igrzyskach od 92 roku. Żadnego medaliku, nic. Czyli to ty masz tam żadne. No ale specjalnie nie pojechałem teraz do Tokio, żeby nie być na meczu siatkarzy, prawda? Okay. No okay. Nie byłem, bo tak to byłem na tych czterech. Czyli to nie ty, więc to nie ty. To nie ja. Ale nie oglądałeś, jest. To nie ja jestem winien, no oglądałem. Tam. No to znowu ty, jednak dawaj, Iwcia, rób zdjęcie tak, i kończymy. Robimy pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy w imieniu Michała Pola na ostatni już Hate Park olimpijski. Jutro o 20. Jutro o 20, tak jest. Tak jest, dobra. To my się w takim razie... Powiedzcie mi, jak wy siedzicie. Tak? O, Smoku, albo ty, Monia, zrób. Co, tutaj nie, musisz nacisnąć ja zrobię, ten. Bo to będzie ciężko. O, patrzcie, ja tutaj zrobię. Proszę, słuchajcie, świetnie. Dziękujemy wam ale bardzo. Ale widać nas, Janusza nie widać. Czy Monia, czy twój mąż się odezwał, czy wiesz się, bo miał ci odpowiedzieć na pytanie, gdzie startuje? Tak, odpowiedział. Tak? I co? Wpuść to, Smoku. Słuchajcie, ten aparat nam się zepsuł. Nie, o, jest. I co odpowiedział? Karol startuje u was? Nie, ale Kajetan startuje. Kajetan Duszyński. Tak, czyli Kajetan... zapraszamy 15 tak sierpnia. Do Szczecina. Do Szczecina. Ja zapraszam też na tury, bo robimy nowy program, projekt dla dzieci, tyczkarzy i tyczkarek szukamy, żeby w końcu nie było takiej luki. Mhm. Także też zapraszamy. 15 będzie strefa zabaw, a później w Poznaniu, w Bydgoszczy i w Gdańsku. Hate Parki w przyszłym tygodniu z Darią Abramowicz. Z Darią Abramowicz będziemy rozmawiać właśnie o tym zdrowiu mentalnym, o stresie, o startach dzieci. We wtorek, tak, we wtorek Hate Park po meczu Legii z Dinamem Zagrzeb. Mhm. I chyba Krzysiek szykuje Hate Park, ale nie mogę państwu powiedzieć z kim, bo to będzie jeszcze niespodzianka. Jeszcze pracujemy nad tymi gośćmi, ale to będzie coś bardzo specjalnego. Gratulujemy wszystkim naszym medalistom. Może coś jeszcze się jutro uszczknie. Karolowi Zalewskiemu jeszcze raz składamy życzenia wszystkiego najlepszego. Zdjęcie wyszło piękne. Elegancja Francja. Pan Janusz Pindera, pani Monika Pyrek, było nam bardzo miło. Dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiamy pani Iwona. I Tomek Smokowski. Ona już leci na imprezę. Tak jest, ona na imprezę się proszę, będzie biwa. Cześć, hej! 'Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Wspieraj biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno.